Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo mi przyjemnie powitać państwa w ten czwartkowy wieczór na kanale PCH 24 TV w dniu wyjątkowym. Właśnie to jest wyjątkowy wieczór, dlatego że program Ja Katolik otwiera się na zupełnie nową odsłonę. Pragnę przywitać w naszym studiu Gościa, który nie jest tu po raz pierwszy, ale po raz pierwszy w takiej roli, że będzie rozmawiał nie tylko ze mną, ale i z państwem. Otóż moim gościem i państwa gościem jest ojciec Jan Stromiłowski, doktor habilitowany teologii, e, cyster z opactwa w e, znany państwu już doskonale. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków Amen. Ojcze, bardzo dziękuję, że ojciec e, przyjął zaproszenie nasze do programu, który jest pierwszym z cyklu, jak planujemy. E, szanowni państwo, to jest program z cyklu Zapytaj kapłana. Tak mogla, może, moglibyśmy najprościej to e, określić. Bardzo wielu z Państwa dawało nam sygnały, że taki program jest potrzebny, że w naszej ofercie takiego programu brakuje i wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, właśnie Ojca Jana Strumirowskiego, zaprosiliśmy do współpracy. Ojciec Jan e, zgodził się odpowiadać na Państwa pytania. Garść ogłoszeń na początek, zanim przejdziemy do odczytywania przeze mnie już pytań, na które ojciec będzie odpowiadał. Po pierwsze, Szanowni Państwo, ten program jest pierwszym z cyklu, kolejny będzie w listopadzie, potem kolejny w grudniu. Jeżeli ten program będzie się rzeczywiście, jak Państwo zapowiadali, cieszył Państwa uznaniem, będziemy próbowali robić to jeszcze częściej. Mamy już tutaj deklarację ze strony ojca Jana, że jest na to gotowy, za co także serdecznie dziękujemy. Po drugie, Szanowni Państwo, państwo od do czasu, do czasu zobaczą, że ja, kiedy ojciec będzie odpowiadał na Państwa pytania zadawane na czacie, do czego serdecznie zachęcam, ja będę czasem patrzył na ten czat, właśnie, więc nie będę patrzył ojcu w oczy, co może się wydać niektórym niekulturalne. Proszę o wybaczenie, jako że będę musiał kontrolować i to, co Państwo piszą, no i słuchać przynajmniej jednym uchem tego, co Ojciec mówi. Najważniejsze jednak, żeby Państwo słuchali wyraźnie i uważnie tego, co Ojciec ma nam do powiedzenia. I jeszcze jedno ogólne ogłoszenie w tej sprawie dla państwa. Szanowni Państwo, to nie jest program, w którym chcemy, żeby ojciec Jan wyjaśniał nam teologiczne zawiłości dotyczące kryzysu w Kościele dzisiaj. To znaczy, nie chodzi o to, aby Państwo zadawali pytania, te, które się wydają najbardziej naturalne na naszym kanale. Dlaczego? Otóż mamy inne programy, które y, odpowiadają na pytanie, kiedy zaczął się kryzys w kościele. Jak doszło do tego, że mamy zalew ideologii heretyckich w kościele? Tak, wiedzą Państwo, że i ojciec występował w tych programach i mamy y, także innych wybitnych ekspertów w tej sprawie. Tutaj mamy rozmawiać o sprawach duchowych, co część Państwa y, zgłaszała, i moralnych Państwa problemach. Oczywiście anonimowo, ja będę wyczytywał tylko niki lub Państwa imiona. I już przechodzimy do pierwszego pytania. Takiego powiedziałbym, yy, może trochę na rozgrzewkę, ale pytanie zadane przez internautę o imieniu Krzysztof. Pytanie brzmi następująco. Pytanie do ojca Jana Strumiowskiego, Czy nie głosowanie w wyborach i niewzięcie udziału w referendum rzeczywiście jest grzechem ciężkim, tak jak sugerują to biskupi w licznych swoich wypowiedziach. Ojcze. Nie, bardzo dziękuję za to zaproszenie. No ja będę się tutaj starał odpowiadać zgodnie z nauczaniem Kościoła, no bo to też prawda, na pewno nie chodzi o moje opinie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to pytanie, one jest takie gorące, bo już niedługo mamy wybory i, i to pytanie o nasz obowiązek zaangażowania się politycznego, on został tak bardzo mocno zacieśniony i sprowadzony tylko i wyłącznie do tego wymiaru, wymiaru grzechu, prawda? Bo my pytamy, czy rzeczywiście to jest grzech, niektórzy się zastanawiają, czy to jest grzech ciężki, czy lekki, w jakich kategoriach. Postępować. Wiemy, że w kościele w ogóle nauka o grzechu ona jest po to, żeby najlepiej mieć z nią najmniej do czynienia, prawda? Czyli my uczymy się o grzechu, żeby grzechu unikać. Natomiast to nie wystarczy tylko, prawda, że ja będę unikał. My powinniśmy pytać bardziej pozytywnie, co jest moim obowiązkiem jako chrześcijanina. I na pewno to są dwie strony jednego medalu, prawda? Bo zaniedbanie obowiązku właśnie jest grzechem. No święty Paweł mówi, jeżeli ktoś może czynić dobre, a go nie czyni ten Grzeszy, prawda, czyli tej poprzeczka jest bardzo wysoko postawiona. I jak to jest z wyborami? No, po pierwsze, można powiedzieć, że zaniedbaniem katolika. Już jest brak jakiegoś zaangażowania czy rozeznania, wiedzy, interesowania się kwestiami politycznymi. O tym bardzo często zapominamy. Mówi się wręcz przeciwnie, prawda, że właśnie Kościół ma nie interesować się polityką, nie wnikać, nie ingerować. No to jest obowiązek i Kościoła, i, i również hierarchicznego, i każdego wiernego, no bo Ojczyzna to nie jest tylko i wyłącznie jakaś instytucja świecka, ale my wierzymy, że naród Ojczyzna, Prawda. wspólnota narodowa, ona też jest, y, powstała i istnieje z woli Bożej i, i, i według zamysłu Bożego ma jakąś rolę do spełnienia, więc jeżeli, prawda, tym aparatem państwowym y, akurat tak żyjemy w takim, y, w takim klimacie, w takiej konwencji, że, y, że, że jakaś prawna struktura nim administruje, a my możemy na nią wpływać y, poprzez wybór, no to jesteśmy zobowiązani do tego. I teraz pytanie, prawda, czy rzeczywiście zawsze y, w każde Każde niewzięcie udziału w wyborach byłoby grzechem, I, i może poszerzymy trochę to pytanie, też w jaki sposób katolik powinien zagłosować. Prawda? No bo to tak się mówi: prawda, jeżeli nie pójdziesz na wybory, to popełniasz grzech zaniedbania, ale jeżeli pójdziesz i zagłosujesz na kogoś, prawda, kto opowiada się za rządami antychrześcijańskimi, no to jeszcze gorzej grzeszysz. Jeszcze gorzej się grzeszy, prawda? Czyli jest taka sytuacja, kiedy rzeczywiście yy, no, yy, chciałbym zagłosować yy, na kogoś, kto jest przeciwny chrześcijaństwu, przeciwny Ewangelii, no i nie jestem w stanie, prawda, inaczej zrobić, no to, no to lepiej nie idź, prawda? Mniej zgrzeszysz, bo jeżeli jest jakieś ugrupowanie, które jawnie deklaruje, że w swoim programie będzie sprzeciwiało się w niektórych yy, ustaleniach i punktach yy, porządkowi chrześcijańskiemu. No to absolutnie katolik nie ma prawa, nie może, nie może zagłosować na taką partię. A jeżeli jeżeli to zrobi, no to obciąża swoje sumienie i w tym wypadku obciąża je na pewno w sposób ciężki, prawda? Czyli sztandarowy przykład, jeżeli ktoś, prawda, głosowałby na kogoś czy na ugrupowanie, które opowiada się przeciwko ochronie, pełnej ochronie życia, to na pewno grzeszy. Na pewno grzeszy, prawda? Można sobie wyobrazić potencjalnie taką sytuację. Potencjalnie, że nie pójście na wybory nie będzie stanowiło grzechu, na przykład kiedy mamy do wyboru dwie albo trzy partie, które są antychrześcijańskie, no to właściwie nie mamy żadnego wyboru. Wtedy naszym grzechem jest zaniedbanie innego rodzaju. Dlaczego, dlaczego tak jest, że my jesteśmy katolikami, a nie, nie mamy, nie stworzyliśmy, nie zaangażowaliśmy się społecznie i politycznie tak, żeby, żeby stworzyć tą reprezentację, jeżeli jej nie ma, prawda? Ponieważ katolik ma i biernie, i czynnie interesować się życiem politycznym. Natomiast wybór, prawda, wiemy już, że jako katolicy powinniśmy zagłosować. Dlaczego? Ponieważ ten wybór, on jest znikomy. Bardzo często się mówi, że no wybór, jeden głos, on nie ma żadnego znaczenia, ale, ale jednak te pojedyncze głosy składają się na to, że my wybieramy władzę, która… Która potem realizuje jakiś program. My znamy te programy, znamy je no, w takiej formie, w jakiej są zadeklarowane. W niektórych przypadkach już możemy prawda, stwierdzić, czy to jest tylko pusta deklaracja, czy nie, i to też jest ważne. Prawda? Czyli katolik nie jest wolny tylko i wyłącznie od, od, i zwolniony od odpowiedzialności, bo ktoś deklaruje, prawda? ale ja wiem, że on tą deklarację złamał kilka razy, no to, no to, no to no naiwność, głupota też jest grzechem. Tak prawda? Ale tu się pojawia też to pytanie dotyczące wyboru tak zwanego mniejszego zła, bo bardzo często słyszymy o tym, że no nie mamy na kogo głosować, że nie ma partii idealnej, no hmm. bardzo rzadko jest po katolickiej stronie taka sytuacja, żebyśmy mieli w 100% kandydata nam odpowiadającego hmm. i wtedy pojawia się tak zwane mniejsze zło. Ale my yy, wiemy, że my mamy unikać wszystkiego, co ma chociażby pozór zła, hmm. wybór mniejszego zła też jest wyborem zła. Tak, tak, Kato, katolicka pamiętać. moralność ona nie zakłada wyboru mniejszego zła. Katolikowi nie wolno się kierować takim kryterium. My powinniśmy mieć świadomość, prawda, że oczekiwania zbyt wygórowane to znaczy oczekiwania, że znajdzie się taka partia albo chociażby taki człowiek, który będzie w pełni i deklaratywnie i praktycznie realizował postulaty chrześcijańskie, no to no nawet ciężko takiego przepraszam, może to zabrzmi zbyt surowo, i, ale ciężko nawet czasami takiego kapłana znaleźć, ponieważ i w 100% deklarować poglądy katolickie to znaczy być katolikiem po prostu. Realizować to znaczy być świętym. Więc tutaj ta poprzeczka jest wysoko postawiona. Natomiast jeżeli chodzi o wybór, no to my nie opowiadamy się za mniejszym złem, ale my zawsze muszy, musimy wybierać większe dobro. I to jest, to jest wybór, który nas determinuje. I katolicka etyka na to pozwala. Jak to, działa, jak to działa w praktyce? Jeżeli na przykład mamy takie prawodawstwo, mielibyśmy teoretycznie, że można zabijać dzieci, załóżmy na żądanie, do trzeciego miesiąca, załóżmy ciąży, prawda? I pojawia się partia, która nie ma E, poglądów ściśle katolickich, ale e, ma naj, najbliższy katolickiemu pogląd, który w ogóle jeszcze nie jest katolicki, bo mówi, że można zabijać, ale tylko jeżeli, prawda, jest e, dziecko chore albo, albo e, e, zostało poczęte na skutek przestępstwa, prawda? No, to, no to wiadomo, że dla katolika to jest dalej zło, prawda? natomiast jeżeli ja przez to mogę poprawić, przybliżyć się do e, ustroju, prawda, czy do Społeczeństwa, które już będzie bliższe katolicyzmowi, no to jestem zobowiązany do tego, żeby. Tak, praktycznie lepiej budować. chroniło dzieci, uratuje tak, część. Tak, tak, tak. Właśnie, może część właśnie o to chodzi, prawda? Więc, więc yy, yy, tutaj w wyborach właśnie chodzi o to, że my mamy jakąś taką bardzo malutką cegiełkę, yy, bardzo malutką cząstkę, która może spowodować, że będziemy mieli władzę albo że stworzymy przestrzeń, prawda, yy, prawną, polityczną, która będzie mogła troszeczkę przybliżyć nasze społeczeństwo w prawodawstwie do tego, co mówi Ewangelia. I y, zaniechanie tego no, byłoby, byłoby zaniedbaniem, y, no, grzechem, przynajmniej y, lekkim. Bardzo często też katolicy mają taki dylemat, no, bo mówią: no, 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 My, i tak głosujemy na partię. Partia może deklarować jedno, mówić drugie. No, to jest też bardzo skomplikowana sytuacja, bo rzeczywiście ten wybór nie zawsze jest taki jednoznaczny. Y, po pierwsze, y, głosujemy na partię, która deklaruje. I e, nie mamy przesłanek e, twierdzić, że, to, że ta deklaracja jest pusta. Prawda? Najlepiej, jeżeli by to była partia, która jest sprawdzona, tylko tej też partii. W tym systemie, w którym my e, żyjemy, no to czasami mamy do czynienia z koalicjami. I, i, i wiemy, prawda, że czasami dwie partie, mogą, jedna, jed, jed, dwie partie mogą tworzyć jedną koalicję, czasami partię techniczną. Z których prawda, jedno ugrupowanie ma bardziej liberalne poglądy, drugie bardziej e, pryncypialne, bardziej katolickie, bardziej e, konserwatywne, no to, to, to też od nas wymaga zaangażowania się i zainteresowania się. Prawda? No bo e, no to nie jest obojętne, prawda? że jest koalicja, no to obojętnie na kogo ja głosuję, ja głosuję na tą koalicję. Ta Jasne. koalicja ona nie jest na wieki wieków, to nie jest nierozerwalny związek, ale on może nawet bardzo szybko po wyborach się e, e, rozejść, rozpaść i jest pytanie, czy ja teraz na tego, który rzeczywiście deklarował poglądy katolickie czy nie. No i jeszcze wewnątrz nawet samej partii ważne, żeby się interesować samymi osobami, no bo wiadomo, że ten system on pro, premiuje osoby, które mają najwięcej głosów, ale przecież istnieje taka możliwość, że jeżeli katolik się zainteresuje i będzie wiedział, że na liście konkretnej partii załóżmy osoba nie z pierwszego, ale z drugiego miejsca albo z dalszego ma rzeczywiście bardzo jasno skrystalizowane poglądy, rządy etyczne, chrześcijańskie i dla niej one są podstawowe, nie są jakąś kwestią drugorzędną, bo, bo pierwszorzędną jest gospodarka, no to rzeczywiście, jeżeli katolicy będą głosowali, no to są w stanie wprowadzić taką um, osobę do rządu i no i wtedy rzeczywiście budujemy. Budujemy coś, co, co możemy zbudować. Nie? Także no, bardzo niebezpieczne jest twierdzenie, że to nie ma znaczenia, prawda, bo był taki precedens, ja dokładnie nie pamiętam, kiedy to było w historii, ale był taki precedens. Zdaje się, że jeżeli było to było, chyba chodziło o wybory we Włoszech przed wojną, jeszcze Drugą światową, że, że, że papież prawda zaapelował do katolików, żeby wstrzymali się od wyborów, ponieważ wybory i tak, prawda, system nieuczciwy, mhm. i tak manipulacja. No i to był jedyny taki precedens. Nikt nigdy więcej się na to już drugi raz nie odważył, czegoś takiego sugerować. Bo po prostu katolicy wtedy przegrali Jasne. z Kretesem, prawda? Czyli to nie jest bez znaczenia, prawda? Bo y, ci, którzy są za zniszczeniem ładu chrześcijańskiego, mhm. y, oni nigdy nie pomyślą sobie, że to jest bez znaczenia to się będzie działo samo. Chociaż mogliby przepuszczać, że rewolucja sama się będzie toczyła, nie? Ona jest pchana przez kogoś. Bardzo dziękuję w imieniu internauty, który zadał to pytanie i, i w swoim. Szanowni Państwo, widzę, że jest bardzo dużo pytań od Państwa. Postaramy się na jak największą liczbę z nich odpowiedzieć, ale proszę być spokojnym na te, na które nie zdąży dzisiaj ojciec Jan odpowiedzieć. Będziemy je powtarzać, będzie możliwość ich powtórzenia w kolejnym programie. Internauta, internautka o Niku. Gosia Samosia pyta, jak ma się zachować praktykujący katolik, gdy jest szczerze zaproszony na ślub tylko cywilny w bliskiej rodzinie albo przez bliskie, inne bliskie osoby. No, pytanie dość ogólne, ale dotyczy bardzo konkretnej sytuacji. Tak, e, trudne e, pytanie, e, ponieważ tutaj problem jest taki, że idąc na ślub cywilny, prawda, my jako katolicy w pewien milczący sposób. E, dajemy aprobatę takiego związku, więc e, no pytanie, prawda, teraz, czy to jest ślub katolików, niekatolików, niewierzących, no, bo jeżeli to jest ślub e, osób niewierzących, no, to pytanie, na ile do nich dotarła ewangelia, czy nią odrzucili, no, bo rzeczywiście, no, niekatolik, no, trudno od niego wymagać, żeby miał ślub katolicki, ale zobowiązani jesteśmy do e, ewangelizacji takiego człowieka, prawda, czyli e, tutaj chyba najbardziej moglibyśmy się pojawić na takim ślubie. E, i, I nawet wykorzystać to jako formę ewangelizacji, bo to jest jeszcze nie katolik. Prawda? Ale Natomiast w Polsce wydaje się, że to, najczęściej to, sytuacją, są, to, są, że to są, są ochrzczone osoby. To są, to są ochrzczone osoby. A, nie dokonały ochrzczone osoby w takim, przypadku, w takim przypadku na pewno pojawienie się katolika na takiej uroczystości będzie odebrane jako aprobata. Jako aprobata tego, cieszymy się, prawda? I rzeczywiście, no, możemy nawet, wydaje mi się, znaleźć księży duchownych czy teologów, którzy powiedzą: No, lepszy jest związek. Mm, yy niesakramentalny od sakramentalnego, prawda, lepszy jest, kiedy na przykład są dzieci, prawda, to lepiej już związać się cywilnie, niż całkowicie żyć w rozstaniu i w pewnym sensie tak, tylko, że, że znowu, prawda, my tutaj nie możemy powoływać się na wybieranie mniejszego, mniejszego zła i myślę, że słuszne jest w takiej sytuacji, jeżeli katolik bardzo grzecznie powie, że cieszę się tym, że, prawda, chcecie ze sobą związać się, zbudować coś trwałego, że być może to jest dla dobra dzieci, które już są, bo to są, to są też różne, różne sytuacje, natomiast no, w ten sposób cementujecie związek, który jest grzeszny, bo jesteście ochrzczeni, prawda? Jesteście ochrzczeni i cementujecie związek, który nie jest w Panu, który no, jest poważnym złamaniem prawa moralnego. I, i, I pomimo tego, że dobrze Wam życzę, albo właśnie nawet dlatego, że dobrze Wam życzę, to będę modlił się, będę czekał, aż będę mógł uczestniczyć w ślubie kościelnym. Sama ceremonia ślubu cywilnego, podejście już znamy, um, które byłoby adekwatne dla katolika. A co potem z. Weselem, albo ze składaniem życzeń, wręczaniem prezentów takiej warzy, przy, przy, przy okazji innej. Ale, niż... to, jest, ale to jest dokładnie, to, jest dokładnie to, samo, to samo, prawda? To jest dokładnie to samo, e, ponieważ e, no, no składanie życzeń, no to mm, no, no ostatnio w kościele mamy takie zamieszanie, czy można związki jednopłciowe błogosławić, to znaczy, czy można im życzyć dobrze, prawda? I e, odpowiedź katolicka jest taka, że nie, ponieważ sam związek jest okazją do grzechu. Oznam pewnych bardzo ważnych hierarchów, którzy odpowiadają inaczej na to pytanie. No tutaj, prawda, ale to, to, to jest skomplikowana kwestia, natomiast ona jest dość jednoznaczna. E, i, I tutaj podobnie życzenie byłoby e, byłoby. E, no, życzeniem, radością, wyrażeniem pewnego rodzaju błogosławieństwa, nawet tylko i wyłącznie ludzkiego, na to, co stanowi okazję, okazję do grzechu. Czy pryncypialnie byłoby życzyć im odnalezienia w sobie woli yy... zawarcia w związku zawarcia małżeńskiego. Zawarcia w związku Mamy bardzo duży rozstrzał tematyczny i bardzo się cieszę z tego. Mam nadzieję, że, że ojciec również, bo kolejne pytanie dotyczy jeszcze zupełnie czegoś innego. Juliusz pisze tak: Jak traktować rozproszenia podczas modlitwy i mszy świętej, kiedy orientuję się po kilku minutach, że moje myśli gdzieś odbiegły, lub że nie mogę się skupić z powodu zmęczenia lub natrętnej myśli? Czy to jest grzech i jak sobie z tym radzić? To jest też trudna kwestia. Zdarza się i, i, i dobrze. Zdarza się tak, bardzo rzadko zdarza się tak, że na modlitwie jesteśmy absolutnie skupieni uskupieni. Jest coś takiego w teologii duchowości, co, co teolodzy święci nazywali skupieniem wlanym. I to nam się czasami przydarza, że rzeczywiście idziemy na modlitwę na adorację, mija godzina. My jesteśmy absolutnie skupieni. Ona mija jak pięć minut i my chcemy więcej. Cieszymy się, że udało nam się tak doskonale modlić i martwimy się, kiedy następnym razem nie, potrafili, nie potrafimy się tak modlić. No, takie modlitwy, jeżeli występują w naszym życiu, trzeba zdać sobie jasną sprawę, że taka modlitwa nie jest zasługą naszą, ale jest tylko i wyłącznie darem łaski. Natomiast zasadniczo modlitwa bardzo często jest walką. I to walką właśnie z samym sobą, z tym takim egocentrycznym odpływaniem ku krążeniu wokół siebie własnych tematów. No bo modlitwa to ma być skupienie się, adoracja Boga, prawda? To ma być, to ma A być czemu zatopienie Pan Bóg się w te... tak, tak nas nie stworzył, że, że, że byłoby nam łatwiej się modlić. Ale łatwiej się skupić. Pan Bóg tak ta, ta nas właśnie stworzył. Tak nas właśnie stworzył. Gdyby nie, nie grzech pierworodny, nie mielibyśmy rozproszeń na modlitwie. Jest tak, Pan Bóg nas stworzył rzeczywiście tak, że my mogliśmy absolutnie w sposób czysty i bez żadnych przeszkód z nim się komunikować i rozmawiać. Natomiast skutkiem grzechu pierworodnego, między innymi jednym ze skutków, jest słabość naszej woli i słabość naszego rozumu. Nie zniszczenie, ale osłabienie. I dlatego my ulegamy rozproszeniom. Święta Teresa Wielka, ona mówiła, prawda, że. Właściwie w tym życiu bez tej specjalnej łaski wlanej, skupienia wlanego, nie jest możliwe, żeby własnymi siłami, czy nawet opierając się na łasce Bożej, ale nie takiej specjalnej, prawda, no bo wiadomo, jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, klękamy do modlitwy, no to już sam akt modlitwy to nie jest tylko nasza inicjatywa, ale to już jest współpraca z łaską. I w takiej sytuacji, kiedy tylko w sposób normalny, że tak powiem, współpracujemy z łaską, nie jest możliwe, żeby w ogóle nie ulegać rozproszeniu. Że dążenie do takiego stanu, że rozproszeń nie będzie, że w końcu osiągnę taki stan duchowości, prawda, że oto żadna myśl nie jest we mnie w stanie uderzyć, e, ona jest czymś niemożliwym, e, to są momenty, które się zdarzają. Podobnie e, mówi święty Bernard Sclervaux, e, kiedy pisze o, o stopniach e, e, miłowania Boga, mówi: Jest czwarty stopień, który jest normalnym stopniem w niebie, natomiast na ziemi przydarza się bardzo rzadko. To jest takie absolutne, już porwanie do nieba, absolutne uświęcenie. I to nie znaczy, że jeżeli prawda to jest coś, co nas będzie dotykało do końca życia prawdopodobnie, do ostatniej chwili życia, bo do ostatniej chwili życia i nie uzdrowimy absolutnie naszej natury chociaż możemy ją uzdrowić w bardzo wielkim stopniu i bardzo głęboko zjednoczyć się z Panem Bogiem, to na pewno, nawet jeżeli już to będzie, no to szatan do ostatniej sekundy życia nie ustąpi, żeby nas wybijać z modlitwy, żeby, żeby budzić w nas rozproszenia. I to też jest drugi prawda, czynnik, oprócz słabości naszego rozumu. Ale to nie znaczy, że nie mamy się nimi przejmować, kiedy rozproszenie jest grzechem. Jest grzechem wtedy, kiedy albo sami, prawda, bo no, muszę się pomodlić godzinę, ale za bardzo mi się nie chce, to sobie troszeczkę popływam, prawda? No to, no to wtedy grzeszę, ponieważ lekceważę Pana Boga, albo wtedy, kiedy rozproszenie przychodzi samo, ja kiedyś orientuję się, to z Nim nie walczę. Prawda? Natomiast bywa tak najczęściej, że na modlitwie rzeczywiście przychodzi rozproszenie, po chwili orientujemy się, no to wtedy je odrzucam. Jeżeli je odrzucam, jeżeli e, wzbudzam w sobie akty strzeliste, e, przepraszam Pana Boga za ten mój brak uwagi, proszę go o tą łaskę, żeby mi dał, bo, bo ja chcę e, z nim być, bo ja chcę e, ten czas dla niego poświęcić, e, jeżeli walczę z rozproszeniem, to rozproszenie nie tylko przestaje być grzechem, ale e, staje się. Sposobnością do zasługi, prawda? Bo na tyle, na ile ja pokonuję tą słabość albo ten atak złego ducha, który na mnie naciera, na tyle, na ile ja go pokonuję i siłą woli, i, i współpracą z łaską, no, no na tyle wyrażam miłość Panu Bogu, prawda? Czy osobom duchownym? Zakonnikom też zdarzają się rozproszenia podczas modlitwy? Nie wiem jak innym, ale mnie się zdarzają. Rozumiem. Myślę, że to będzie ważne, e, ważna deklaracja <grym> dla wielu <grym> świeckich. E, ojcze, pytanie niepodpisane, ale brzmi tak. Czy można zamówić intencję o zbawienie wieczne w niebie za osobę żyjącą? To jest ciekawe pytanie. Godziwa to jest intencja. Mhm. E, mo, może tak, wyjdźmy od tego, jakie znaczenie, jaki sens mają, e, ma zamawianie intencji myślalnych za zmarłych, prawda? bo to jest najczęstsza praktyka. My możemy za, za, zamawiać również za żywych. E, zazwyczaj prosimy wtedy o błogosławieństwo albo o jakiś ratunek w chorobie, prawda? Żeby, żeby rzeczywiście łaska spływająca z krzyża o, o, o to ob, obmyła i, i napełniała tą osobę. Zmarli ich droga zakończyła się, prawda? Ich droga jednoczenia się z Bogiem, przynajmniej na tyle, na ile oni są w stanie cokolwiek zrobić, prawda? Cokolwiek zrobić. Więc my prosimy, żeby ci zmarli, którzy są w czyścu i oni są oczyszczani, żeby, prawda, ofiara drogocenna ofiara Jezusa Chrystusa żeby owoce tej ofiary jeszcze spływały na te dusze, prawda, na te osoby, żeby mogły jeszcze je dotknąć. I oczywiście Msza Święta ona też nigdy nie działa automatycznie, prawda? Owocność tej ofiary, ona z jednej strony i zależy i nie zależy od nas, bo sama intencja, no to my wiemy, ona, to, jest, to jest aplikacja tak naprawdę intencji kapłana, który jest szczególnie zjednoczony z Chrystusem sakramentalnie i dlatego kapłan w osobie Chrystusa y, może rzeczywiście składać tą ofiarę, prawda? My mówimy często w Kościele, że msza święta jest uobecnieniem ofiary Jezusa Chrystusa, bo rzeczywiście y, jest to uobecnienie jedynej ofiary, to jest ta sama ofiara, która y, została dokonana na krzyżu, ale z drugiej strony Kapłan nie tylko biernie przywołuje jakąś rzeczywistość, która była kiedyś, ale rzeczywiście ją składa tą samą ofiarę, nie nową, nie inną, prawda? Dlatego bardzo dobre słowo teologiczne jest ponowienie ofiary. Tej samej ofiary. I e, owoce tej ofiary, e, tak e, tradycyjna e, katolicka teologia, teologia mówiła, ofiar, owoce tej ofiary, prawda, skłananej przez kapłana, e, są aplikowane na rzecz intencji, w której e, jest. E, odprawia nam msza święta. No i oczywiście druga rzecz jest też taka, w jaki sposób osoba, za którą jest odprawiana msza święta albo która zamawia mszę świętą, w jaki sposób ona w niej uczestniczy i się z nią jednoczy, to też ma znaczenie, prawda? Bo jeżeli ja zamawiam mszę świętą za kogoś, ja w tej mszy świętej uczestniczę i duchowe owoce tej ofiary na tyle na ile jawnie uczestniczę prawda bo proszę zwrócić uwagę że sama ofiara mszy świętej ona ma wartość nieskończoną więc mo, teoretycznie moglibyśmy powiedzieć no jedna msza święta wystarczy dla zbawienia całego świata mhm. a jednak my zamawiamy te msze prawda i kolejne i kolejne i wiemy że nawet zwyczaje prawda pewne się wytworzyły na przykład odprawienia 30 mszy yy, gregoriańskich yy, za zbawienie duszy ponieważ wiemy że nasze uczestnictwo w tej ofierze jest niedoskonałe Niedoskonałe. I ja tak naprawdę owoce mojego uczestniczenia w doskonałej ofierze przekazuję jako mój dar za zbawienie tej osoby, w której intencji jest Mysza Święta. I to jest pomoc dla zmarłych, którzy są w czyściu. My możemy się modlić i składać taką ofiarę również za żywych, ale raczej to jest prośba nie o oczyszczenie, bo, bo tutaj osoba żyjąca, ona jeszcze właśnie żyje, ona ma się oczyszczać, ale poprzez swoje akty woli, poprzez życie ewangeliczne, Poprzez modlitwę, praktykę życia chrześcijańskiego i, i jednoczenie się z Bogiem. No to jest normalna droga i tego nikt nie zrobi za nikogo, dopóki ktoś, prawda, żyje. No, problem zmarłych jest taki, że oni naprawdę są już zdani tylko i wyłącznie na pomoc Kościoła. No, ale mają też szczęście, że, że należą już do grona zbawionych. Natomiast jeżeli za żywych taka intencja byłaby odprawiana, no to ona mogłaby być rozumiana tylko w takim znaczeniu, prawda, panie Boże, dopomóż tej osobie swoją łaską aby ona weszła na, na tory zbawienia albo, albo jeszcze bardziej się z Tobą jednoczyła. Jest, są jeszcze co najmniej dwa pytania dotyczące e, spraw, e, tak, które migają mi tu na czacie i spośród tych, które doszły e, do nas, dotarły do nas wcześniej, dotyczące właśnie e, spraw do, e, śmierci czyśćca i, e, i pogrzebu nawet. E, postaram się to jakoś pogrupować tak na bieżąco. Lillian pyta tak, czy trzeba bać się czyśćca? Wiadomo, cierpienia nie są wieczne i tu powołanie się na e, konkretne punkty katechizmu i jest wiele sposobów na skrócenie mąk czyśćcowych już za życia, ale większość na ten temat to tajemnica Bożego Miłosierdzia, czy zatem czyśćca należy się bać? Bardzo ciekawe pytanie. Tak. E, należy się go obawiać. E, może uporządkujmy z jednej strony, jeżeli chodzi o czyściec, e, to to nie jest normalna droga do zbawienia, to jest wyjście awaryjne. E, chrześcijanin powinien e, iść po prostu do nieba. Ze względu na słabość, na naszą, na naszą grzeszność, na to, że my nie współpracujemy z łaską tak jak moglibyśmy, jak powinniśmy, bo na pewno mamy, każdy chrześcijanin na pewno dostaje tyle łaski od Pana Boga, żeby zakończyć swoje życie świętością i żeby po prostu przejść do widzenia Pana Boga. Jak spojrzymy na teologię katolicką, to z jednej strony prawda, teolodzy mówili, że czyściec, kara czyścicowa, ona jest niezwykle surowa i intensywna, ponieważ istotą tej kary jest odroczenie widzenia Boga. Dla nas to nie brzmi tak strasznie, prawda? Odroczenie widzenia Boga, czy jakbyśmy powiedzieli, że największą karą w piekle nie jest to, że coś będzie bolało i ktoś nas będzie przypalał ogniem, ale to będzie e, e, brak widzenia Boga na wieki. Dla współczesnego człowieka to, to naprawdę nie robi na Nim to wrażenia, ale to jest największa katastrofa, jaka człowieka może spotkać, bo tutaj to widzenie y, ono ma charakter egzystencjalny. Czy znaczy człowiek dzisiaj y, bardzo często nie pragnie Boga, nie, nie żyje, nie właśnie nie żyje jest, jakby Pan Bóg to był. Jest, więc... To jest to jest największe, tylko, że, tylko że, że my, prawda, y, nawet żyjąc, y, no, my w pewien sposób jesteśmy, mamy kontakt z Bogiem taki, że Bóg nas podtrzymuje, chociażby w istnieniu. Natomiast ta kara jest taka, że my nie tylko prawda, w naszym sercu. W naszych pragnieniach, w naszym intelekcie nie widzimy Boga, ale, ale my odczuwamy jakby brak Boga każdą komórką naszego ciała. To po prostu boli egzystencjalnie. To jest tak, jakby człowiek był zanurzony w tymczasowym umieraniu. Brak Boga to nie jest po prostu neutralność, ponieważ człowiek bez Boga się rozpada, człowiek bez Boga zanika. Nie, czyli można powiedzieć, że piekło, ten brak widzenia Boga, to jest y, wieczne umieranie, wieczne, jak, wieczna destrukcja, dekonstrukcja bytu ludzkiego. Y, I my wiemy, prawda, że kara czyśca polega na tym, y, że, to jest o, że, że widzenie Boga jest odroczone. Z drugiej strony te mówią, że w czyścu już panuje y, Ogromny, nieskończony potencjał nadziei, która niesie radość. W czyściu jest też element radości, ponieważ osoba w czyściu, dusza w czyściu, wie, że jest i że należy do zbawionych. Prawda? Co więcej, nawet teolodzy scholastyczni zastanawiali się nad tym, czy kara czyśćca jest obowiązkowa, obligatoryjna dla grzeszników, czy jest dobrowolna. I co im wyszło? I e, oczywiście wy, wychodziło różnie. E, najczęściej tendencja, najczęstsza tendencja była taka, być może tutaj wielu zdziwię, że ta kara jest dobrowolna. O. Że taka kara jest dobrowolna. Oczywiście to nie znaczy, że można byłoby jej uniknąć, ponieważ kara czyścowa, ona ma y, jakby y, dwa aspekty. Po pierwsze, oczyszczenie człowieka. Człowiek skażony grzechem nie może widzieć Boga. I właśnie na tym też polega ta dobrowolność i obligatoryjność, i, o, 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 i dobrowolność widzenia Boga. Dusza, która już umarła, już stanęła na sądzie szczegółowym y, i została osądzona pozytywnie. To znaczy, wie, że będzie zbawiona, ale jeszcze jest. Oskarżona grzechem, zdaje sobie sprawę, że nie jest zdolna do widzenia Boga, więc wie, że potrzebuje tego oczyszczenia, prawda? Ale z drugiej strony, kiedy ta dusza już w pewnym sensie posiada jakąś intuicję, prawda? Boga, ponieważ musiała mieć w sobie wiarę, nadzieję i miłość nadprzyrodzoną, które pozwoliły jej być zaliczoną do grona zbawionych, natomiast jest odrączone widzenie Boga, już mając intuicję większą niż my tutaj na Ziemi. Intuicyjne poznanie Boga, już dostrzega, prawda, jakby pragnie zadość zadośćuczynić sprawiedliwości Bożej. Człowiek, który umiera i staje na sądzie, staje wobec Boga, który jest taką prawdą i takim pięknem, że właściwie chce, chce zadośćuczynić. To jest podobne, można powiedzieć, doświadczenie, jak my, prawda, nagle zdajemy sobie sprawę. Że krzywdziliśmy kogoś, kto nas bardzo kochał, i zaczynamy go kochać, i odsłania się przed nami ta miłość. To jest taki palący wstyd z jednej strony, prawda? A z drugiej strony pragnienie zadośćuczynienia. Nie bardzo często my to przeżywamy w konfesjonale. Ktoś, kto przychodzi naprawdę skruszony do spowiedzi i otrzymuje rozgrzeszenie. Otrzymuje prawda, pokutę, to się zdarza czasami w spowiedzi, że otrzymuje pokutę, a ktoś mówi większą, Ojcze, ja chcę większą, bo, bo jest w nim to pragnienie wynagrodzenia. On chce. Prawda? On nie musi ponosić tej kary, ale on chce, bo I, to, i, to jest dla niego... Wtedy można mu dać tą większą? Czy powinno się? Jak to? Hm. To, jest, to, jest, to należy do osądu indywidualnego kapłana. Ja osobiście, jeżeli miałbym doradzać kapłanom młodszym, mniej doświadczonym, bo starszym się nie ośmielam i bardziej, ale młodszym i mniej doświadczonym, no to bym zalecał, prawda, trzymanie się tej mniejszej pokuty, jeżeli ktoś chce większą, ze względu na ryzyko, że w ta pokuta ona może karmić też nasze ego, y, ale to jest do rozeznania indywidualnego, bo to nie jest uniwersalna y, zasada. Ale tak jak mówię, prawda? Y, charakter kary czyścowej, y, z jednej strony ogromne cierpienie, y, ale z drugiej strony y, pragnienie ze względu na miłość Bożą, zadośćuczynienia zła wyrządzonego Bogu i Jego dzieciom. Nie, pragnienie, ono, ono jest czymś pozytywnym, także no, należy się bać. Ale też nie tak, jak, jak powinniśmy się lękać i bać piekła, no, bo to jest zupełnie inna kategoria. Jeszcze a propos spraw ostatecznych śmierci, Robert zadaje takie pytanie: Jak długo dusza ludzka pozostaje na ziemi po śmierci ciała, i czy katolik może uczestniczyć w pogrzebie w zborze protestanckim? To dwa różne pytania, oczywiście, ale tak. dotyczące pogrzebu, mówiąc. Jak długo dusza ludzka pozostaje na Ziemi po śmierci? A czy dusza ludzka w ogóle pozostaje... Na nie, nie. E, natychmiast. E, są takie mity, to może ja dopowiem, bo wydaje mi się, że pan Robert w tę stronę idzie, ja sam słyszałem od bardzo pobożnych katolików, że do pogrzebu dusza ludzka krąży po ziemi, nie do końca wiem czego, ale czegoś szuka, na coś czeka, a w momencie pogrzebu no już się, dzieje się z nią coś e, innego. Tak, to są, to są jakieś takie przeświadczenia ludowe, e, one też mają jakieś zakorzenienie w, być może nawet w starożytnych jakichś praktykach, na przykład Żydzi wierzyli, prawda, że zdaje się do trzeciego czy, czy do czwartego dnia, e, dusza jeszcze definitywnie na przykład, nie oddziela się od ciała, dlatego egzegeci mówią, że prawda, Jezus czekał aż e, cztery dni ze wskrzeszeniem łazarza, żeby było pewne, prawda, że tutaj e, definitywnie doszło do śmierci i chciał zamanifestować swoją władzę boską. Prawda? że to, co jest niemożliwe, Jezus dokonuje. Natomiast w katolicyzmie my wiemy, że w, w momencie śmierci natychmiast, natychmiast dusza staje na sądzie szczegółowym i nie ma powrotu. Prawda? I tutaj też pytanie właściwie, czym jest śmierć, bo my wiemy, że z biologicznego punktu widzenia śmierć jest pewnego rodzaju procesem, że no, 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 chyba że jest to drastyczny prawda, wypadek, no to, no to wtedy jednoznacznie możemy określić, ale śmierć generalnie jest procesem, w którym człowiek umiera, my mamy różne nasze naukowe czy przepraszam, quasi naukowe definicje, Śmierci, jak śmierć kliniczna, i tak dalej, i wiemy, że po tej śmierci klinicznej zdarza się, że człowiek powraca do życia. No to znaczy, że jeszcze nie przeszedł przez bramy śmierci rozumianej na sposób teologiczny, ponieważ po śmierci już nie ma powrotu. Śmierć jest odłączeniem duszy i ciała kategorycznym, ostatecznym. Święty Paweł mówi, postanowiono raz ludziom umrzeć, a potem sąd, prawda? I wiemy, że od razu, prawda, dusza staje na sądzie szczegółowym, od razu jest albo albo zbawiona, albo potępiona. Jeżeli jeszcze wymaga oczyszczenia, no to e, cierpi karę e, karę czyśćca. Natomiast to dokonuje się od razu. Co ciekawe, właściwie nawet są takie wypowiedzi e, Kościoła w średniowieczu, ja może nie przytoczę tak z pamięci dokładnie, jakie to są wypowiedzi, e, ale właśnie one bardzo mówią wyraźnie o tej natychmiastowości, prawda, że dusza po śmierci natychmiast, prawda, jeżeli jest bez łaski uświęcającej, nie, ma, nie jest w stanie łaski więc Natychmiast dokonuje się są szczegółowe i natychmiast e, jest e, już wymierzona kara piekła, prawda już cierpi ta dusza e, kary piekielne, albo natychmiast prawda, e, widzi e, Boga, jeżeli jest tego godna. To jak zatem Ojciec, a, jak za tym Kościół podchodzi do e, tych wszystkich e, rewelacji, te, tych wszystkich e, oświadczeń ludzi, którzy przeżyli. Coś w rodzaju śmierci, śmierci klinicznej, i potem wrócili prawda, do żywych. Nie wiem, zatrzymała się akcja serca mhm. i, 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 i oświadczają, wspominają, mówią, że coś, czegoś doświadczyli, że szli w kierunku światła, albo zobaczyli samego pana Jezusa, albo matkę najświętszą, albo poczuli jakieś niezwykłe ciepło, które z najlepszym, najświętszym ojcem identyfikowali. Czy jeżeli dane jest człowiekowi, raz umrzeć, a potem sąd, to tego typu zjawisko jest w ogóle możliwe? Jest możliwe, ale y, nie jest powiedziane, że to od razu jest, prawda, niebo, bo istotą nieba jest zjednoczenie definitywne z Bogiem. To co to może być? To może być, może być to na przykład interwencja Boga w celu nawrócenia kogoś, prawda? Coś na kształt objawienia prywatnego. Rzeczywiście ktoś widzi Matkę Boską, widzi pana Jezusa. No, siostra Faustyna za życia widziała pana Jezusa, i to nie było niebo. To po prostu było objawienie prywatne. To była jakaś interwencja łaski, prawda, która być może jest potrzebna i owocna dla takiego człowieka, natomiast nie, niebo, jeżeli ktoś doświadczyłby tego zjednoczenia, no to, no to właściwie wracając, no już byłby, musiałby być zjednoczony, prawda? On widział Pana Jezusa, ale, ale nie doszło do tego, co jest istotą nieba, czyli zjednoczenia i istotowego widzenia oblicza Bożego. To jest coś zupełnie innego. My właśnie kojarzymy niebo jako jakąś taką przestrzeń, gdzie jest Pan Jezus, prawda, pośród nas, są święci, aniołowie i tak dalej, natomiast istotą nieba jest zjednoczenie z Bogiem. Nie? Ojcze, będę wracał do jednego z poprzednich pytań tego o ślub cywilny, bo, bo ta kwestia poruszyła osoby na czacie. Połączę dwa pytania. Mhm. Jedno odnosi się wprost do ojca odpowiedzi. O, to są ciekawe, bo jedno się odnosi do odpowiedzi ojca tu w programie, a drugie do innej wypowiedzi ojca. Pytanie: mhm. A co w sytuacji, gdy to ślub osób rozwiedzionych w poprzednim związku, To, a więc nie mówimy o pierwszym ślubie tych osób, a już na pewno, jak w domyśle, chodzi o osoby, które wcześniej były w sakramentalnym związku, mhm. tak, a teraz w związku cywilnym? I to jest pytanie od Pana Krzysztofa, a od pani Mileny, proszę posłuchać tej wypowiedzi ojcze. Czterech różnych kapłanów konfesjonalnych inaczej oceniło moją nieregularną sytuację, do cudysów. Otóż jestem osobą, którą porzucił mąż 21 lat temu. Dziś żyję w. Żyję, czyli ta pani Milena. W szczęśliwym związku z innym mężczyzną, mój mąż pojechał do Szwecji i tam jakoś sobie radzi, nie wiem jak. Wychowałam dwóch jego synów, są dorośli, nie mają nic przeciw mojej relacji z cywilnym mężem. Dwóch kapłanów powiedziało mi, że mogę chodzić do komunii, dwóch, że nie. Ojciec Jan, jak podesłał mi ktoś życzliwy, na portalu Opoka.org, powiedział, że nie mogę. Dlaczego? Przecież to nie moja wina, że tamten mąż mnie zostawił i nie wrócił. W ogóle się nie odzywa do nas. Dlaczego niby nie mogę chodzić do komunii? Mm -hmm. Poważna sprawa. Tak, poważna. No I to jest właśnie problem z takimi pytaniami, że rzeczywiście tutaj te przypadki, one są zniuansowane i my mamy pewne uniwersalne zasady, które wynikają z prawa Bożego i one nie podlegają weryfikacji tego, jakie są uwarunkowania, prawda? Ponieważ nasze uwarunkowania, one nie mogą zmienić prawa Bożego, natomiast rzeczywiście w, w takim kontakcie no to dobrze jest znać sytuację, ponieważ tutaj niech tylko chodzi o odpowiedź tak i, i nie, tylko co teraz dalej zrobić, prawda, żeby rzeczywiście e, żyć zgodnie z wolą Bożą. Ja może jeszcze wrócę do tego pierwszego pytania. Pan zadał, e, powiedział e, co jeżeli, prawda, to są osoby e, rozwiedzione i wchodzą w drugi związek, no sytuacja jest... Cywilny. Tak, cywilny, jest, sytuacja jest jeszcze gorsza, ponieważ e, w tym momencie oni decydują się na permanentne łamanie e, przysięgi małżeńskiej i tutaj właśnie znowu, prawda, jest taka sytuacja, może być taka, jak ty, e, pani opisuje, że rzeczywiście nie z jej winy, ponieważ mąż ją zostawił. E, no, nie wnikamy, to znowu musiałoby podlegać rozeznaniu różowskiego. Dlaczego, prawda, to e, małżeństwo się rozpadło, bo e, mąż też może po, powiedzieć, że żona mnie zostawiła, ale nie dopowie na przykład, bo ją biłem, prawda? E, także to, to, to są naprawdę bardzo skomplikowane ja tutaj Nie chcę sugerować winy, nie winy, winy pani, która tutaj pyta, tylko mówię, są naprawdę bardzo złożone. I skomplikowane sytuacje. Natomiast doszło do tego, że mąż zostawił tą panią. Natomiast my jesteśmy zobowiązani, ponieważ sakrament małżeństwa, który zawieramy, z jednej strony to jest związek, to jest coś, co jest między dwojgiem ludzi, ale z drugiej strony, prawda, to jest coś z mojej strony. W sakramencie małżeństwa to ja ślubuję wobec Boga tej osobie, że będę z nią na dobre i na złe. I to na złe nie oznacza tylko, prawda, że w chorobie również. Ale również wtedy, jeżeli ta osoba nie będzie mnie kochała, również wtedy, jeżeli ta osoba będzie mnie krzywdziła i być może ja nie będę zdolny do tego, żeby być z nią fizycznie, prawda? Kościół dopuszcza na przykład separację. Kobieta czy, czy mężczyzna, bo to też się czasami zdarza, której życie, zdrowie, również psychiczne, albo życie dzieci, prawda, jest narażone, zdrowie dzieci jest narażone, powinna odseparować się od współmałżonka, który jest agresorem, natomiast zachowuje Wierność, prawda? Ponieważ ja ślubowałem, to jest nie tylko ślub, bo ślub, y, który ten sakramentalny, to jest właściwie oddanie siebie. Jeżeli ja oddałem prawda siebie, y, drugiemu człowiekowi, to ja już nie mam siebie, już nie mogę oddać innemu. To, że ktoś te, z tego nie skorzystał, to jest, to jest, to jest inna sprawa, prawda? bo ktoś nie skorzystał, ale ja należę do Niego. Jeżeli on wróci i się upomni, no to ja należę do Niego. Więc nie mogę oddać się drugiemu człowiekowi, bo potencjalnie jest możliwa taka sytuacja, że mąż wróci skruszony, na kolanach, przeprosi, prawda, będzie pokutował i mówi, no przecież przed Bogiem jesteś moja. Co wtedy, prawda? Przecież rzeczywiście przed Bogiem jesteś moja. Nie? Ślubowaliśmy do końca życia, więc dlatego ja nie mogę oddać e, siebie. I to jest e, bardzo trudna sytuacja, ponieważ e, no, większą winę ponosi ktoś, kto sam rozbił małżeństwo, odszedł prawda, i znalazł sobie kogoś innego. Jeżeli ktoś nas zostawił, no to nie jest to naszą winą. Natomiast naszą deklaracją e, była, e, było zachowanie e, mistycznej jedności małżeńskiej z tą osobą, z którą się związaliśmy, nawet jeżeli ona nas, nas zostawiła. Nie? No to w moim sercu ty jesteś. Nawet jeżeli ja nie mogę z Tobą fizycznie być blisko. W moim sercu Ty jesteś, Twoje zbawienie jest dla mnie ważne, moje ciało jest Twoim ciałem. Twoje ciało jest moim ciałem, prawda? I, i z tego względu my nie możemy, nie możemy się na to zgodzić. Natomiast wiemy, prawda, że droga do sakramentów jest otwarta. Jeżeli w tym ponownym związku, to jest bardzo trudna sytuacja, nie tylko. Bo to różnie było definiowane przez papież. Jan Paweł II mówił prawda, o powstrzymywaniu się od aktów we właściwych małżonkom. Wiemy, że rozumiejąc to w sensie ścisłym, chodzi tutaj o akty seksualne. Prawda? Natomiast Benedykt XVI mówił o, o, o żyć, życiu jak przyjaciele. Prawda? To jest, wydaje się trochę, trochę szersze. I, I rzeczywiście, jeżeli prawda, z tą drugą osobą, z tą nową osobą żyjemy w czystości. E, świadcząc sobie pomoc przyjacielską, bo, bo to jest czasami właśnie potrzebne dla samotnej osoby, to jest trudne, prawda? No to rzeczywiście wtedy, wtedy droga do sakramentu jest otwarta. Natomiast nie możemy jednoczyć się cieleśnie z osobą, z którą nie jesteśmy zjednoczeni sakramentalnie, ponieważ e, tu jest też bardzo ważna rzecz i, i warto to powiedzieć: zjednoczenie cielesne, e, świat mówi o, 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 o po prostu akcie seksualnym, e, w kościele bardziej powinniśmy mówić o zjednoczeniu cielesnym, jest tak naprawdę. Dopełnieniem w języku prawa ekonomicznego mówi się o skonsumowaniu związku małżeńskiego, prawda? Jest dopełnieniem tej mistycznej jedności, jaka zawiązuje się między mężczyzną a kobietą. A zwróćmy uwagę, że ślub między mężczyzną a kobietą w sakramencie małżeństwa nie jest tylko umową między dwojgiem, jak to jest w niektórych odłamach protestantyzmu, na przykład, prawda? Ale to jest uczestniczenie w jedności Chrystusa i Kościoła. Mówiąc jeszcze inaczej analogicznie. Ja jestem kapłanem, ja na przykład ślubowałem wierność Kościołowi hierarchicznemu, prawda? Bo każdy chrześcijanin jest związany, we chrzcie, z Kościołem Świętym. Ale ja ślubowałem wierność Kościołowi hierarchicznemu. Może się zdarzyć tak, że ten Kościół hierarchiczny, prawda, e, zacznie e, obchodzić się ze mną bez miłości. To potencjalnie jest możliwe, aczkolwiek. Yy, ufam, że tak nie będzie. Yy, ale, ale potencjalnie to jest możliwe, prawda? Czy to mi wtedy daje prawo na przykład do porzucenia kapłaństwa? Nie jeden kapłan tak zrobił. Zrobił i yy, napiętnujemy to i potępiamy. Nie daje prawa. Prawda? Ponieważ ja y, związałem się ze względu na Chrystusa, y, ale nie tylko z samym Chrystusem, ale również z Jego Kościołem Hierarchicznym. I, i, i realizuję tą, tą miłość, prawda? nawet jeżeli nie będę mógł jej realizować, bo, bo, bo Kościół y, Hierarchiczny mi zabroni, no to, no to ja nie będę jej realizował, ale ja nie zrezygnuję z kapłaństwa. Ja nie wyjdę z kapłaństwa, prawda? Ponieważ e, to jest e, akt, akt mojej zgody, mojej woli, e, mój ślub, prawda? Moje ślubowanie, które było związane z przyjęciem święceń kapłańskich, ono również było definitywne. Nie? Również było definitywne, więc tutaj, tutaj o to chodzi, prawda? Że e, nawet jeżeli ktoś nas zostawił, ale przecież to my ślubowaliśmy do końca życia. Na dobre i na złe, więc my jesteśmy zobowiązani y, do wypełnienia tego, co sami ślubowaliśmy, i dlatego nie, nie, nie możemy wiązać się z nikim innym, nawet jeżeli to nie jest nasza wina. Ale jeżeli osoba żyjąca w takiej sytuacji, jak, jak pani Milena, która tutaj napisała, opisała dosyć zwięźle swój problem, y, usłyszy od kapłana rzeczywiście w konfesjonale, że może pójść do komunii y, świętej i przystępuje do tej komunii świętej. Co się wówczas dzieje? Czy to jest e, wtedy niegodne przyjęcie komuś, czy to jest świętokratcze przyjęcie, czy to jest oszukiwanie tej osoby, czy ten kapłan zaciąga na siebie grzech? Czy ta osoba zaciąga na siebie grzech, skoro od mądrzejszego, tego, który jest do tego powołany, kapłana za kratkami konfesjonalu usłyszała, że, że śmiało idzie. I to jest znowu bardzo złożona sytuacja, bo bardzo często i również spotykam się w konfesjonale z takimi właśnie przypadkami, kiedy ktoś, prawda, pyta mnie o coś. I mówi inny kapłan mówił mi inaczej, i, i mówił rzeczywiście niezgodnie z y, nauką katolicką, jeżeli po takiej spowiedzi, po takiej poradzie kapłana y, taka osoba byłaby przekonana, że to jest głos kościoła i przystąpiłaby do Komunii Świętej, no to rzeczywiście nie byłoby świętokradztwa. natomiast nie znaczy, że komunia odniosłaby swój skutek. A co to jest skutek komunikacji? Skutek to jest po prostu zjednoczenie z Chrystusem. Mhm. Prawda? Dopóki my jesteśmy, trwamy obiektywnie w grzechu ciężkim, nie, jesteśmy, nie możemy zjednoczyć się z Chrystusem. Natomiast, jeżeli ma wątpliwości, bo bardzo często takie osoby, mimo wszystko, w nich w jakiś sposób sensus fidei pracuje. Prawda? Bo proszę zwrócić uwagę, osoba otrzymuje od kapłana odpowiedź w konfesjonale, że może. Idzie następny raz do spowiedzi i zadaje to samo pytanie. Dlaczego? Ponieważ jakaś wątpliwość się pojawia, prawda? Ch ch chcielibyśmy ją rozwiać. Chcielibyśmy, żeby jeszcze ktoś drugi i trzeci i czwarty raz nam pod, potwierdził, natomiast sumienie w sposób zdrowy nam wskazuje, że jest tutaj jakaś wątpliwość, bo rzeczywiście zazwyczaj, kiedy słyszymy z ust kapłana naukę katolicką, no to już nie mamy wątpliwości, już nie dopytujemy, prawda? bo, 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 bo sumienie nam mówi tak, to jest prawda. Sumienie właśnie ma taką zdolność rozeznawania, nie, nie wymyślania, nie odkrywania prawdy, ale rozeznawania prawdy i, no I z tego względu, prawda no, jeżeli ktoś, nawet jeżeli się mu pozwoli, no, na Zachodzie wiemy, że, że, że wszystkim się pozwala przystępować do Komunii Świętej. No, nie dość, że jest to coś, co ma znamiona świętokradztwa, ponieważ nie wiemy, jaka jest świadomość tych ludzi. prawda Być może rzeczywiście oni myślą, że mogą, już są tak ukształtowani. Natomiast Komunia nie odniesie skutku, jeżeli prawda my przyjmujemy ją w stanie grzechu ciężkiego. Jeżeli by odnosiła skutek, no to... Jak najbardziej, to wtedy niech grzesznicy przystępują do komunii, ale ona nie przynosi skutku. Święty Paweł mówi coś przeciwnego: jeżeli spożywamy ciało pańskie, nie zważając na to, co spożywamy, no to, no to śmierć sobie gotujemy. Prawda? Znowu zmieniamy temat. Natomiast, natomiast jedno jest pewne, żeby tutaj dopowiedzieć, w takiej sytuacji, prawda, sam ten fakt, że pani żyjąc w takim związku idzie do konfesjonału mierząc się z tym, że być może prawdopodobnie nie otrzyma rozgrzeszenia, jeżeli rzeczywiście trafi na kapłana, który będzie się trzymał norm katolickich, jest już symptomem działania łaski. Prawda? Wołania Boga, wzywania do tego, żeby tą sytuację uzdrowić. I kapłan, każdy w konfesjonale jest zobowiązany do podjęcia tego wysiłku, prowadzenia tej osoby, prawda? Czasami trzeba delikatnie, czasami trzeba radykalnie, to już zależy od, od naprawdę od e, 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 indywidualnej sytuacji. Bardzo piękna, polecam wszystkim kapłanom Księga reguły, reguły Pasterskiej Grzegorza Wielkiego, on tam właśnie mówi, daje takie wytyczne, kiedy należy zachęcać łagodnie, kiedy należy bardziej radykalnie, prawda? Kiedy trzeba e, zasadniczo, kiedy, kiedy trzeba e, z miłosierdziem. Bo to wszystko zależy od indywidualnego przypadku, natomiast nigdy nie możemy spisać takiej osoby na straty, no bo jest, prawda, na bezdrożach kościoła, no to, no to koniec. No, jeżeli Bóg wzywa, jeżeli ta osoba przychodzi do konfesjonału i szuka pojednania, no to znaczy, że jest szansa na te pojednanie, Bóg pragnie tego pojednania, ale nie na skróty, ale nie na skróty, prawda. Czyli ja dopytam tak prowokacyjnie, e, może odrobinę, a więc rozeznawanie... Towarzyszenie każdej indywidualnej sprawie nie jest nowością w nauczaniu kościelania prawdy? To jest coś e, jak najbardziej e, oczywistego i, i, i coś, co, co zawsze było, ponieważ no, niestety taka jest nasza natura że od samego początku nie było tak, że pan Bóg dał nam łaskę i my ją od razu przyjęliśmy w 100% i staliśmy się święci. To jest zawsze zmaganie się. Szkoda. Szkoda, prawda? Zmaganie się grzechu, prawda? No przecież przecież i święty Piotr przechodził swoją drogę i zaparcia się Chrystusa, prawda, i nie został skreślony. A mógł być skreślony, prawda? I, i nawet i, i po w niebowstąpieniu i zesłaniu Ducha Świętego, prawda? I Święty Paweł go upomina, jest jakaś droga, prawda? Napomnienia, prowadzenia i to nawet wobec świętych i, i wobec papieży, a co dopiero wobec, wobec świeckich, prawda? Którzy, którzy podlegają temu prowadzeniu i którzy mają prawo się tego prowadzenia od nas, kapłanów, domagać. Natomiast to rozeznawanie, właśnie problem współczesny zrozumienie tego roznawania jest taki, czy my możemy ze względu na sytuację ludzką w jakiś sposób uchylić albo dyspensować prawo Boże. Nie, nie możemy. W granicach prawa Bożego mamy prowadzić. To jest, to jest właśnie ta, 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 ta droga. Pani Agata pyta następująco. Często słyszy się w kościele i czyta w prasie katolickiej o relacji z Bogiem. Moja mamusia mówi, że ona po prostu wierzy, ale nie odczuwa żadnej obecności, bliskości itd. Czy ta relacja jest rzeczywiście wyznacznikiem wiary? Czy wiara to po prostu wiara i nie ma potrzeby odczuwać, że Bóg jest blisko? To od Pani Agaty, a ja dodam um, taką jeszcze refleksję, którą ktoś się ze mną dzielił nie tak dawno, któryś z um, czytelników PCH 24 że on nie sądzi, żeby przez całe um, wieki istnienia Kościoła wszyscy katolicy mieli osobistą relację z Panem Jezusem, że opowiada mi o własnej babci, która mówi, że codziennie, że żyła bardzo po Bożemu, chodziła do kościoła, um, codziennie mówiła pacierz, um, różaniec i tak dalej, ale nigdy nie opowiadała i nigdy podejrzewa, że nigdy Miała osobistej relacji z panem Józefem. Proszę się bardzo odnieść. Czym w ogóle jest ta osobista relacja? Ta osobista relacja, tak. To jest ciekawe zagadnienie, ponieważ rzeczywiście to jest, to jest nowa nazwa dawnego zjawiska, która dzisiaj została troszeczkę przeinaczona, ponieważ yy, proszę zwrócić uwagę, to, to, to pytanie, jak ono było zadane, jest pytanie o relację i od razu jako i, istotny element relacji yy, zostały wskazane emocje. Prawda? Nie mam jakiegoś emocjonalnego, nie mam wybuchów, yy, jakiegoś żaru, ognia w sercu. Yy, jakby to, to było Ale czymś... też nie odczuwam żadnej obecności. Obecności, bliskości. tak. Uh -huh. yy, no, yy, to, 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 to nie jest... Yy, Istota relacji. No, ja z bardzo wieloma ludźmi mam e, relacje, prawda? Nawet teraz z panem redaktorem mam e, relację taką, że rozmawiamy i e, no, wiem, że pan jest obecny, natomiast. Nie mam wojsku żadnych emocji. E, pozytywne emocje, ale nie jakieś, prawda, takie, które by mogły definiować moje życie, prawda? I to jest oczywiste i to jest normalne. Yes. Relacja z Panem Bogiem i to jest właśnie trudne do, 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 do wytłumaczenia, ponieważ to słowo jest tak wykrzywione i, i e, e, spychologizowane. Rzeczywiście bardzo często pada. Bardzo, w, w często, bardzo często pada, bo ono co do, co do właściwego znaczenia słowa relacja, ono jest prawdziwe. Mm -hmm. One jest prawdziwe, bo y, chrześcijaństwo nie polega na tym, że Pan Bóg dał nam jakieś zasady, dał nam jakieś prawo i my, y, już Pan Bóg nam jest niepotrzebny, nie interesuje mnie, żyję teraz po katolicku, prawda? Pan Bóg swoje, ja swoje przecież mi powiedział, no to jest taki katolicki deizm, chrześcijański deizm, prawda? Pan Bóg dał, pchnął tą machinę y, 2000 lat temu w Jezusie Chrystusie i to się już dzieje, prawda? Ja nie muszę mieć. No przecież y, każda y, modlitwa to, 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 to jest rozmowa. Mówimy do kogoś. Mówimy do kogoś. Nie chodzi o odmówienie paciorka, prawda? Ale chodzi o zwrócenie się do kogoś. I zawsze dbano o to, żeby te słowa, żeby one miały dla nas znaczenie. Kiedy mówię do Boga ojcze, no to to coś znaczy, prawda? To jest jedna kwestia. Druga, że nie zawsze ta relacja musi być naznaczona emocjami. Może być, ale nie musi. Bardzo często na początku nawrócenia rzeczywiście człowiek zyskuje taki emocjonalny stosunek do Boga, do religii, zakochuje się po prostu. To nie jest zasada, nie zawsze tak jest. Natomiast normalną drogą na, w życiu duchowym jest coś takiego jak oczyszczenie naszych władz duchowych i niższych i wyższych, i jest taki eto, etap w życiu duchowym, że właściwie wszystkie uczucia giną. Czujemy się jakby emocjonalnie martwi. I to jest normalne. Niebezpieczne jest w chrześcijaństwie taka tendencja, że ty musisz czuć, bo jak nie czujesz, to twoja wiara nie jest żywa i nie jest prawdziwa. Zapewniam, że bardzo wielu świętych przez lata nic nie czuło, jak czytamy chociażby zapiski świętej matki Teresy z Kalkuty. Nam się wydawało, że ona właściwie w swoim sercu no to pałała jakimś entuzjazmem względem Boga, a ona w swoich listach, zapiskach pisze, ja nie czuję nic, prawda, jest ciemność, jest popiół. Święty Jan od krzyża, prawda, święty Paweł od krzyża, święta Teresa Wielka. To, zjawisko nocy ciemnej. Tak, to, jest, to jest to zjawisko nocy ciemnej i właściwie y, takie kurczowe trzymanie się uczuć i szukanie, prawda, bo jak uczucia gasną, no to coś jest nie tak z moją wiarą i ja muszę ich szukać, może wpędzić człowieka w dozgonny infantylizm duchowy. Jak nie przejdziemy przez to oczyszczenie, zresztą w małżeństwie jest dokładnie tak samo: jest zakochanie, prawda? ale I bardzo często psycholozy dzisiaj mówią, jak to zakochanie, prawda, ginie, no to szukajcie coś, prawda, żeby je rozbudzić, prawda? Zainscenizujcie coś, prawda? Jakieś może kwiaty, hotel, gdzieś tam. E... Miłość jako uczucie, a nie tak, postawa. Tak, to jest, to, jest, to, jest, to jest droga donikąd. W małżeństwie e... zakochanie musi minąć, musi wszystko zgasnąć, prawda? I pojawia się nagi akt woli. Który jest, który jest aktem miłości. Mo, moja decyzja poświęcenia życia, chociaż naprawdę nic z tego nie mam. To jest, to jest prawdziwa miłość i wiara do tego samego ma prowadzić, więc to jest jedna rzecz. Ja słyszałem ostatnio, właśnie, prawda, ktoś tam dzielił się ze mną, że, że, że jakiś kapłan właśnie mówił, że no, no przeciwstawiał Relacje do Chrystusa praktykom. Nie? Nieważne, ile dobrych uczynków robisz, nieważne, prawda, ile się modlisz, ile różańcy odmówisz, przecież ważne, żebyś miał relację yy, do, 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 do Jezusa. No, 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 skrajnie niebezpieczna teza, prawda, bo tutaj właściwie jakby ten kapłan zakładał, że właśnie probierzem tej relacji jest moje wewnętrzne uczucie w moim sercu. Mhm. Ta osoba, z którą rozmawiałem, bardzo zdrowo mi powiedziała, no przecież. Yy, odmawiam różańcę właśnie dlatego, bo kocham Matkę Bożą. Nie? To, jest, to jest oczywiste. Jak ktoś nie odmawia różańca, no to albo dlatego, że nie wie, kim jest Matka Boża, albo jej nie kocha po prostu. Jak ją kocha, no to to jest oczywiste, prawda? Czy mu się chce, czy mu się nie chce, czy to jest słodkie, czy to nie jest słodkie, prawda? Ja chcę być i to, to jest relacja, prawda? I jeszcze jedno dopowiedzenie, ponieważ y, to słowo relacja, ono też może nas wprowadzać w błąd, że chrześcijaństwo ma prowadzić do relacji. To znaczy, e, ja sobie, ty sobie, Panie Boże, ale rozmawiamy ze sobą. Nie? E, czyli e, nawiązuje relację z Panem Bogiem i bardzo często to też jest taka postawa infantyl, infantylna, duchowa. Duchowo ktoś mówi, no ja to prawda, e, lubię sobie tak porozmawiać własnymi słowami, tam na, na bożeństwa nie chodzę, do kościoła nie chodzę, ale ja sobie rozmawiam z Panem e, Bogiem własnymi słowami. No najczęściej to się sprowadza o tym, no ty Panie Boże, masz swoje życie, ono mnie nie interesuje. Ja wiem, że Ty jesteś, ja nawet Ciebie kocham uczuciowo, emocjonalnie. Rozmawiam z Tobą najczęściej o sobie. No bo przecież, prawda, jak rozmawiamy, no to o tym, co jest mi blisko. Opowiadam Ci o moich problemach i tak dalej. No relacja między ludźmi tak wygląda, natomiast relacja, ona zawsze powinna prowadzić do zjednoczenia. Życie chrześcijańskie ma polegać właśnie ani nie na spełnianiu tylko i wyłącznie praktyk, ten deizm duchowy, o którym mówiliśmy na początku, ani nie tylko na takiej relacji typu, prawda, z Panem Jezusem przez świat. Nie? Ale ma e, polegać na tym, że ja się jednoczę z Bogiem. E, Chryste, Twoje sprawy są moimi sprawami. Ja na przykład poszczę, dlaczego? Ewangelia nam mówi, bo zabrano mi Pana młodego. Bo zabrano mi Pana Młodego, prawda? Ja się współraduję, ponieważ mam udział w jego chwale. E, ja głoszę Ewangelię, ponieważ to jest Jego pragnienie e, doprowadzić wszystkich do zbawienia. Ja uczestniczę w Mszy Świętej, bo to jest akty Jego ofiary. Ja oddaję swoje życie, ponieważ to jest zasada istnienia Chrystusa. Ja chcę, ja chcę być w tym, co jest Jego. Prawda? bo to jest właśnie ta zasada, że my bardzo łatwo możemy chcieć, żeby Bóg był obecny w naszym życiu, natomiast dojrzałość chrześcijańska polega na tym, że ja chcę być w życiu Jezusa, to znaczy ja chcę być w Ewangelii, przejść z Chrystusem przez Golgotę, przejść przez y, 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 ogród oliwny prawda? i dojść z Nim do zmartwychwstania, mieć współudział z Nim. W, w Ewangelii, w nauczaniu Kościoła, przecież to się od zawsze y, pojawia. Razem z Nim współumieramy, aby, aby razem z nim Zmartwychwstać, czyli to są wykluczone i praktyki, prawda, i tylko relacje jako takie zwykłe odniesienia. Współumieramy z Chrystusem, aby z Nim współzmartwychwstać i współkrólować. Niezwykle mnie tutaj poruszyło, urzekło to, co ojciec powiedział w kontekście tych wszystkich mądrości że ja mam e, własną ścieżkę do Pana Boga, ja nie potrzebuję nabożeń, jest święt, jak ja pójdę, to się często mówi w lesie, można się równie dobrze modlić jak e, w kościele. Nie wiem dlaczego akurat ten las tak, e, tak został tu wybrany, nie jakaś polana czy, czy góry, no ale to już e, może inni wiedzą. I ojciec powiedział, że y, najczęściej w takich sytuacjach z y, Panem Bogiem chce się rozmawiać o sobie, mówić, mówić o sobie, prawda? Y, czy y, intuicja, która mi od razu przychodzi na myśl, y, jest taka, że y, Pan Bóg. Y, Sprawił, że mamy Kościół Święty i dał nam przykazanie o tym, żebyśmy święcili Dzień e, Święty, bo on wtedy nam mówi również o sobie, on wtedy pozwala nam siebie słuchać, zarówno dosłownie w Słowie Bożym, jak i we wszystkich e, e, liturgicznych rytuałach, które e, odbywamy jako Kościół. Tak, to jest jedna sprawa, bo proszę zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o ten kontakt y, z Panem Bogiem na łonie natury, to to nie jest kontakt z Panem Bogiem. Mhm. Y, natura nie jest święta, ona nie ma w sobie. Pierwiastka nadprzyrodzonego. Świat nie został stworzony z substancji bożej. Syn został zrodzony z ojca, prawda? Natomiast świat został stworzony z niczego. Świat opowiada o Bogu w taki sposób, że w świecie jest odcisk obecności Pana Boga, ale nie obecny Pan Bóg substancjalnie. Prawda? Jest odcisk. My patrzymy na e, świat i widzimy, że musi istnieć stwórca. Poznajemy Boga, ale tylko i wyłącznie jakby z zewnątrz. Poznajemy, że on jest i poznajemy jego ze zewnętrzne przymioty, że jest wszechmogący prawda? E, i tak dalej. E, jeden musi być, e, wszechwiedzący, wszechmocny. Natomiast nie jesteśmy w stanie poznać jego istoty. Jego istotę możemy poznać tylko i wyłącznie od niego samego. Dlatego było potrzebne e, jego pojawienie się na tym świecie w Jezusie Chrystusie. W Chrystusie my widzimy samego Boga, samego Boga, Syna Bożego i poznajemy, poznajemy Go bezpośrednio. Także y, można byłoby powiedzieć, że jeżeli ktoś twierdzi, że w naturze ma kontakt z Panem Bogiem, to się bardzo często mówi w taki sposób potoczny: y, Mając kontakt z naturą, nie mamy kontaktu z Panem Bogiem, ale mamy kontakt z artefaktem, z dziełem Pana Boga, które pośrednio nam o nim mówi. Tak. Ale nie mamy kontaktu z Panem Bogiem. Nie da się uświęcić przez naturę. Natura nie uświęca, natura potrzebuje uświęcenia. Natomiast jeżeli chodzi o mszę świętą, to hmm. proszę zwrócić uwagę, że tam jest wszystko na odwrót, ponieważ msza święta w ogóle nie jest o nas, chociaż bardzo często współcześnie w duszpasterstwie tak chciałoby się kreować, prawda, czy celebrować mszę świętą, żeby skupiać się na człowieku, ale ona w ogóle nie jest o nas. Ona jest o nas tylko o tyle, że my prawda tutaj przychodzimy jako grzesznicy, żeby mieć udział w ofiarowaniu tej świętej hostii dla naszego zbawienia. Ale msza święta jest Aktem y, Jezusa Chrystusa, w którym on w sposób doskonały ofiarowuje siebie Ojcu, prawda? Z ofiara, z Jezusa Chrystusa złożona Ojcu y, dla Jego uwielbienia, po pierwsze. Dla dziękczynienia po drugie, na trzecim miejscu dopiero dla naszego, dla naszego zbawienia, więc to jest zupełnie inny inny prawda, in, inny kierunek, inny wektor, inny zwrot tej relacji I, i rzeczywiście jak my to odkryjemy, że tu nie chodzi o nas, tu chodzi o Boga, Yy, I pokochamy tego Boga, no to, no to zrozumiemy istotę przyświętej, i to będzie coś, co już nam nie pozwoli jej opuścić. Nie pozwoli wtedy, prawda? No bo jeżeli to jest o mnie, no to no, zależy na ile ten ksiądz, prawda, o mnie tutaj będzie yy, klaskał i, i, i mówił. No to, no to na tyle mnie zachęci, żebym ja był. Jak ja zrozumiem, że to jest o Bogu i, i, i ofiaram przyświętej, formam świętej mi o tym opowie, to ja do Boga przylgnę. I ostatnia rzecz, żebym nie zapomniał, bo. To jest bardzo ważne. Bardzo dużo się mówi właśnie o, o tym, że mamy mieć osobistą relację z Panem Bogiem. I to jest prawda, natomiast słowo osobista bardzo blisko stoi słowa bezpośrednia. I o ile ja mogę mieć osobistą relację z Panem Bogiem, no bo mówię do Niego osobiście ja. Prawda? Ja. Na przy świętej jest troszeczkę inaczej, ponieważ to kapłan w moim imieniu już bardziej się zwraca. Kapłan w osobie Chrystusa. Natomiast nigdy żaden człowiek nie jest w stanie posiadać bezpośredniej relacji z Panem Bogiem. Jedyny, który posiadał bezpośrednią relację z Bogiem, to jest Jezus Chrystus. Natomiast my wszyscy posiadamy relację zapośredniczoną w Chrystusie. I znowu proszę zwrócić uwagę, jak na liturgii bardzo często to wybrzmiewa przez Chrystusa. Pana naszego, prawda, albo przez yy, te wszystkie, prawda, yy, zakończenia yy, modlitw, yy, czy, czy, czy kolekty, czy, czy postkomunio, one, one wszystkie wskazują na to, że my, prawda, modlimy się, ale w Chrystusie. Ja nie mam, właśnie, problem jest taki z człowiekiem w jego naturalnym stanie, jest taki, że on nie ma przystępu do ojca, że on nie zna ojca, nie zna Boga i nie jest w stanie nawiązać z nim relacji. I nawet jak Bóg nawiąże relacje z człowiekiem, no to człowiek nie ma upo nie ma, bo, nie, bo nie ma natury boskiej, żeby, żeby Bogu odpowiedzieć. I dlatego właśnie prawda, potrzebujemy Ducha Świętego. Jesteśmy obdarowani Duchem Świętym, naturą Bożą, jesteśmy wszczepieni w ciało Chrystusa. Dlatego Kościół właśnie nie jest tylko zgromadzeniem, ale ciałem Chrystusa, bo kiedy jestem w Kościele, to jestem w Chrystusie. A jak jestem w Chrystusie, to dzielę z Nim Jego egzystencję, a Jego egzystencja jest boskoludzka. I dlatego, że jestem w Kościele, to mogę mówić do Boga, Ojcze, to mogę mieć relację z Ojcem zapośredniczoną w Chrystusie. Tylko i wyłącznie, prawda? Więc, więc znowu nie da się samemu zbudować relacji. Moja relacja ona może być doskonała na tyle, na ile ja będę żył nie swoim życiem egoistycznym, ale na ile ja zaktualizuję w sobie życie Kościoła. To jest świętość, prawda? Życie Kościoła, czyli życie Chrystusa, bo Kościół i Chrystus to, to jest jedno. Bardzo dziękuję. Komentarz jeszcze ode mnie, taki wyczytałem ostatnio w pewnym liście pasterskim jednego z tych bardziej konserwatywnych amerykańskich biskupów e, odnośnie do tego porównywania modlitwy na łonie natury albo modlitwy do natury, nawet, prawda, bo, bo niektórzy w ten sposób mówią o matce naturze. Biskupów napisał, że jeżeli już musimy zestawiać naturę z kimś z naszej rodziny to na pewno natura nie jest naszą matką, jest co najwyżej naszą siostrą, bo jest stworzeniem, tak jak my jesteśmy stworzeniem Bożym. Mamy jakiś komentarz. Przepraszam, podałbym e, młodszą siostrą, która e, nam trochę podlega, którą mamy się opiekować. E, młodszą, ale nie w... E, rozumiem, że nie w, nie w, w chronolo chronologii. Nie, nie, w chronologii nie w chronologii, ale, ale, ale w, w kwestii porządku. W takim, ponieważ e, ziemia została poddana człowiekowi. Tak. Prawda? To nie jest tak, że... Bo to, 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 to sformułowanie matka natura, ono jakby sugeruje, prawda, wiadomo, że ono wywodzi się z takiego myślenia ewolucji. Ewolucyjnego, prawda, że najpierw była Ziemia i ona nas zrodziła. No, no, posłużył się Pan Bóg materią do stworzenia e, istoty rozumnej, jaką jest człowiek. Natomiast e, no, my jesteśmy obdarzeni rozumem wolą. E, Adam jest pośrednikiem między stworzeniem a Bogiem. E, prawda jest królem, e, on nazywa całe stworzenie e, i, i, o, i ono zostało mu poddane, prawda, pod opiekę, to znaczy my nie możemy y, y, traktować y, natury jako naszej bezwzględnej własności, z którą możemy zrobić co chcemy. To jest niedopuszczalne, i takie wątki widać w Starym Przymierzu. Na przykład, nawet jeżeli ktoś posiadał pole na własność to w Izraelu, to nie mógł jej traktować jako swojej bezwzględnej własności. Prawo mówiło: Nie, 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 nie pójdziesz drugi raz ścinać, robić żmiv, prawda, dożynać tego, co zostało, bo to ma zostać dla sieroty i wdowy. A jak nie zostanie, no to Bóg się na ciebie obrazi, prawda. Nie będziesz dwa razy trząsł drzewa oliwnego czy figowego, prawda? Ponieważ to, co zostanie na nim, ma już nie jest twoje chociaż to jest Twoja własność, czyli jest to ukazane w Piśmie Świętym, że coś nam zostaje poddane, ale nie jest własnością bezwzględną, natomiast rzeczywiście stanowi naszą własność, którą my mamy się opiekować, mamy być jakby, prawda, gospodarzami ze strony Pana Boga, aby, aby, aby dbać o tą naturę, ale absolutnie nie możemy uważać, że, że natura jest większa od nas, że, że my mamy być jej poddani, że my mamy być jej podporządkowani, no, to to jest to jest nieporozumienie, prawda? Albo, że jej równi. Żyć albo że jesteśmy jej równi, prawda? Życie zgodne z łaską e, wywyższa nas ponad naturę e, i e, rzeczywiście, jeżeli żyjemy zgodnie z łaską, to nie okaleczamy natury, ale, ale ją uświęcamy, prawda? Ją podnosimy. Natomiast życie e, tylko i wyłącznie zgodne z naturą, no to, to, jest, e, to, jest, to jest troszeczkę obniżenie tego progu, który został człowiekowi e, dany i wyznaczony w jego stworzeniu. Powracamy do pytań, jak widzę, yy, dotyczących już nie życia, ale śmierci, czyli rozpoczęcia nowego etapu życia. Maria Kaźmierczyk pyta, czy jest sens zamawiania mszy świętej za osoby, która umarła w stanie grzechu śmiertelnego? A e, znowu pani Małgorzata, podpisana jako Gosia samosia, więc podejrzewam, że pani Małgorzata, czy należy odmówić modlitwę różańcową nad urną z prochami zmarłego, zwłaszcza wiedząc, że z popielenia zwłok rodzina dokonała na życzenie osoby zmarłej? To dwa zupełnie hmm. różne pytania. Zacznijmy od tego pierwszego, czyli od pytania o to, czy jest sens zamawiania mszy świętej za osobę, która umarła w stanie grzechu śmiertelnego. Może zacznijmy od tego. Czym jest grzech śmiertelny i jaki, jaki to jest na przykład grzech? Tak, grzech śmiertelny to jest... Yy... To jest y, y, świadome i dobrowolne. Tutaj muszą być te dwa elementy, prawda? Czyli i akt świadomy, i dobrowolny. Y, z przeniewierzenia się Bogu w rzeczy ważnej. Musi być też materia, prawda? Y, materia ciężka. Y, I to jest, y, to jest właściwie, bo grzech y, on kończy się uczynkiem, ale rozpoczyna się aktem woli. Y, warto mieć świadomość, że, na przykład, jeżeli y, zamierzam y, popełnić grzech. Ciężki na przykład morderstwo, ale prawda, ktoś mi przeszkodzi, bo potrąci mnie samochód i trawię do szpitala i nie dokonałem zabójstwa, no to ja się powinienem wy wyspowiadać z grzechu ciężkiego zamiaru zabójstwa. Prawda? On był de facto, tylko okoliczności na to nie pozwoliły, a być może zrządzenie Boże. Więc taki akt, on sprawia, że my tracimy łaskę uświęcającą. Tracimy miłość nadprzyrodzoną, cnotę miłości nadprzyrodzoną. Wiara zostaje, nadzieja zostaje. Może jeszcze przy innej okazji sobie powiemy, czym są te cnoty teologiczne, jak takie pytanie padnie. Natomiast miłości nadprzyrodzonej nie, nie mamy, czyli nasza wola swoje, a Pana Boga wola swoje. My się odrywamy od woli Pana Boga. Chcemy inaczej niż chce Pan Bóg, czyli nie mamy z nim wspólnoty i kierunku życia. Dlatego to, jest, to skutkuje potępieniem, potępieniem wiecznym, ponieważ inne jest chcenie, inne dążenie, prawda, więc nie może z, y, dojść do tego zjednoczenia w miłości, bo Bóg jest miłością, prawda? które jest naszym celem. Problem tylko jest taki, że my nie jesteśmy w stanie y, zbadać i ocenić. Y, y, stanu łaski jakiejkolwiek osoby. My możemy nawet obiektywnie widzieć, prawda, że ktoś popełnił grzech ciężki. No nie jesteśmy w stanie nawet powiedzieć już tutaj, na tym etapie, jaki był stan jego świadomości i dobrowolności. Możemy mniemać z dużym, z dużym przekonaniem, ale nawet jeżeli prawda, taka osoba umarła niewyspowiadawszy się, no to nie wiemy, jaki był ostatni akt woli. Prawda? Być może ta osoba pragnęła spowiedzi, pragnęła pojednania z Bogiem, natomiast tylko i wyłącznie ze względu na okoliczności ok liczności zewnętrzne do tej spowiedzi nie doszło, natomiast była skrucha w sercu i oczywiście wiemy, że skrucha nie zapewnia nam zbawienia. Natomiast sprawia, że możemy mieć nadzieję na zbawienie, a więc modlitwa za taką osobę, a nawet udzielenie pochówku katolickiego jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ my kierujemy się nadzieją. No, inaczej moglibyśmy, jeżeli chcielibyśmy dokonywać aktu pogrzebu tylko wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że ktoś jest zbawiony, no to by trzeba było po kanonizacji, prawda? Najpierw kanonizacja, a potem, a potem pogrzeb. Wiemy, że zazwyczaj kolejność jest odwrotna. Więc tutaj jak, jak najbardziej, prawda? Dla, dlaczego akt skruchy i to nie tylko z miłości do Pana Boga, ale nawet akt żalu niedoskonałego jest wystarczający, tak nauczał zawsze Kościół, ponieważ Kościół nauczał, że nawet ten akt żalu niedoskonały, czyli ze względu na strach przed piekłem, nie ma tu jeszcze elementu miłości do Boga, on pojawia się w sercu człowieka ze względu na łaskę, to znaczy łaska już w nim działa. Zwieńczeniem tej łaski jest pojednanie w sakramencie, pokuty i pojednania. Natomiast, jeżeli, taka jest, takie jest nauczanie Kościoła, jeżeli ktoś po grzechu ciężkim postanawia nawrócić się, wyspowiadać się, to on tego nie postanawia z własnej inicjatywy, ale już usłyszał wezwanie Boga, już zaczął współpracować z łaską uprzedzającą. I z tego względu my możemy mieć nadzieję, prawda? I nie możemy tej nadziei odmówić. A e, drugie pytanie... Drugie pytanie czy... Przypomnę, czy należy odmówić modlitwę różańcową nad urną z prochami zmarłego, zwłaszcza wiedząc, że z popielenia zwłok rodzina dokonała życzenie osoby zmarłej? Tak, no ta, yy, 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 ta sy 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 sytuacja z kremacją, ona yy, nie należy do kwestii dogmatycznych. Tutaj też należy zaznaczyć, prawda, że niektóre zwyczaje w Kościele się zmieniają. My dzisiaj ze względu na pewnego rodzaju chaos doktrynalny, który bardzo mocno nas dotyka, yy, czasami yy, traktujemy kwestie druga, a nawet trzeciorzędne jako dogmatyczne. Prawda? I to też jest niezdrowa sytuacja, kiedy katolik konserwatywny yy, twierdzi, prawda, że już nic nic nie może w Kościele się zmienić, prawda? Niektóre rzeczy naprawdę mogą się zmienić. Te, które nie zostały określone jako dogmatyczne, definitywne, te, które są drugorzędne. Czyli no, nie może się zmienić to na przykład, że można nie wierzyć w ciała zmartwychwstania i, i mimo wszystko otrzymać pogrzeb katolicki, no, to by było za daleko. Natomiast no, to był główny sprzeciw kremacji, prawda? Ze względu na wiarę w zmartwychwstanie i na wiarę w świętość ludzkiego ciała ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego, natomiast wiemy, prawda, że kremacja ona nie niweczy zmartwychwstania, że to nie jest tak, prawda, bo bardzo często ludzie mają też taką obawę, że jak ktoś się skremuje, no to już yy, nie jest możliwe zmartwychwstanie, no bo co zmartwy zmartwychwstanie, ten proch, prawda, no Pan Bóg naprawdę jest w stanie sobie poradzić, Pan Bóg jest sobie w stanie poradzić, ta kwestia yy, zmartwychwstania, pomimo kremacji, ona tak naprawdę yy, nasiliła się, w debacie katolickiej po II wojnie światowej, po Holokauście, prawda, my wiemy, że wtedy bardzo wiele osób zostało po prostu skremowanych w, w, w obozach zagłady i to byli nie tylko Żydzi, ale to byli prawda, niemalże na równi katolicy, chrześcijanie, i właśnie była taka obawa bardzo wielu bogobojnych, wierzących ludzi, co teraz, prawda, jeżeli mój mąż w obozie, prawda, hitlerowskim został spalony, czy on zmartwychwstanie? No oczywiście, że zmartwychwstanie, bo, bo dlaczego dla Pana Boga miałoby to być niemożliwe i dlaczego to miałoby być yy... Y, 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 odmówione, prawda, jeżeli y, Kościół naucza tak, że jeżeli ktoś prosi o kremację ze względu na y, pragnienie zamanifestowania swojej niewiary w zmartwychwstanie, mm -hmm. no to wtedy y, nie wolno udzielić mu y, y, pogrzebu katolickiego, ale to jest oczywiste, że nie tylko, prawda, jeżeli zamanifestuje, ale każdemu człowiekowi, o którym wiemy, że on był przeciwnikiem Kościoła i nie chce Prawda? I nie, nie wyraził skruchy przed śmiercią, ale, ale zmarł bez skruchy i, i nie chce nie żyć sobie, no to po prostu nie udzielamy, bo po pierwsze, no to była to jego wolna decyzja. Po drugie, właściwie to byłby wtedy tylko i wyłącznie pusty rytuał. Natomiast jeżeli ktoś chciał dokonać kremacji z jakichś innych prawda, przyczyn no to tutaj no to nie jest taka też dowolna sprawa, no bo mógł ktoś tego dokonać ze względu na modę. Prawda? No bo taka jest teraz moda, że a, no to ja prawda, dokonam się kremacji. Słyszałem też takie argumenty, ja dokonam się kremacji, bo ja chcę mieć pewność, że mnie nie, nie zakopią żywcem. Bardzo dużo ludzi tak mówi, z którymi rozmawiałem, że oni się boją po prostu, że się obudzą w trumnie. Tak, no, no jest to strach, no ale no, z drugiej strony, jeżeli jesteśmy wierzący, no wkłada się do trumny różaniec, no to już. Poświęcić ten czas, to, jest, to, to, to byłaby wielka łaska z drugiej strony, prawda, żeby jeszcze... Wiem, <grym> że to są trudne słowa i, i tak z, z takiego poziomu egzystencjalnego, no to, no, to, no to łatwo mówić, prawda? Ale no właśnie, są, to, przy to są ojczy, bo jeszcze inni odpowiadają im, e, mam taką znajomą, która mhm. jest w tym świetna, mówi, e, boisz się, że się obudzisz w trubnie, a coś się stanie, jak się obudzisz podczas kremacji? Mhm. Prawda? To jest dopiero przykre. Tak, tak. E, ale, ale właśnie, prawda, jest ta obawa, więc te powody mogą być różne. My możemy je trywializować, e, być może te, one są też wyrażane czasami w sposób nieprzemyślany, no bo prawda, my bardzo często idziemy za, jakimś, za jakimiś obiegowymi opiniami. Więc jeżeli one nie są skutkiem manifestacji niewiary, no to, no to jak najbardziej no, no nie ma powodu, żeby nie, odmawiać pogrzebu. Natomiast należy uświadamiać, że to mimo wszystko, no szanujmy ciało ludzkie, prawda? że to nie jest obojętne, prawda? to nie jest dowolne, to nie jest równoznaczne. Nawet jeżeli taką formę Kościół dopuszcza, no to to, nie, znaczy, że to jest, nie oznacza, że to jest wszystko, wszystko jedno, prawda. Jednak znaki również te naturalne, one mają w sobie pewien ładunek niesienia pewnej treści i to nie jest tylko coś, co należy do, 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 do sfery idei, prawda? My jesteśmy ukształtowani mocno przez filozofię idealistyczną, ale, 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 ale znaki, symbole, one, 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 one są realne, one coś co coś niosą w sobie, prawda? Więc, więc pochowanie ciała, prawda? No, dlaczego my ciało pielęgnujemy przed śmiercią? Dlaczego, dlaczego je ubieramy w garnitur pięknie, prawda? Przecież też można byłoby powiedzieć, Jakie to ma znaczenie? Nie? A jednak nikt nas by się nie zgodził, że no to, no to pochowamy kogoś w piżamie. Nie? No, 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 każdy by powiedział, że, że, że jest tutaj jakaś zniewaga ciała. Prawda? Więc, więc to ma znaczenie, no to, no to idźmy dalej. Prawda? Więc kremowanie też ma znaczenie, jeżeli chodzi prawda, o nasze przeżywanie naszej wiary. Może nie jest to kwestia e, fundamentalna i zasadnicza, ale istotna. Istotna i wydaje się, że staniemy przed jeszcze większymi dylematami albo jeszcze innymi dylematami. Na to już dzisiaj pewnie zabraknie czasu, bo w Polsce to nie jest jeszcze ani legalne, ani w związku z tym powszechne, ale wiemy, że na przykład w Stanach Zjednoczonych z ciałami do pogrzebu robi się jeszcze inne rzeczy. Oczywiście tyle jest ta ochrona przyrody. Wiemy, że są już specjalne urządzenia do kompostowania e, ciał ludzkich. Wiemy, że zmienia się już po spopieleniu na przykład te ciała w pierścionki, diamenty, albo nawet kamienie ogrodowe, e, no ale to jest temat na zupełnie inną... E, tak, ale ogrodę. może tylko tak Aha. krótko, prawda, że to, to, to już ma e, znamiona e, profanacji ciała ludzkiego, ponieważ jest, e, to jest traktowanie ciała ludzkiego tylko i wyłącznie w sposób, e, można byłoby powiedzieć, przyrodzony, biologiczny, technologiczny. I wtedy zażyczenie sobie tego przeze mnie, gdybym ja chciał, żeby moje ciało było skompostowane, tak, byłoby już grzechem. Byłoby prawda? już grzechem, tak, ponieważ dlaczego byłoby grzechem? E, no, i, nie, nie, i, nie, I byłoby to nieprzyzwoite na poziomie nawet humanistycznym. Mhm. Natomiast e, my wierzymy, że ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego, ciało chrześcijanina, prawda? Że od momentu chrztu rzeczywiście e, mieszka w nas Trójca Święta. No to takiego mieszkania nie można, prawda? Robi z nim, co się chce. Podobnie, prawda, jeżeli. Jeżeli obchodzimy się na z jakimiś e, paramentami świętymi różaniec, prawda? My go nie, nie, nie przerobimy teraz na wióry, na trociny, natomiast ludzie przynoszą jakiś obraz, który został zniszczony, różaniec się zerwał, przynoszą do kościoła, bo nie wiedzą co z tym zrobić. Wiedzą, że to jest rzecz, która e, służyła e, czynności religijnej i nie można z nią postąpić byle jak. Nie można jej przerobić teraz na coś świeckiego. Przecież mógłby ktoś, prawda, z obrazu zrobić sobie serwetkę, ceratę, prawda? Czy cokolwiek innego, czy na przykład e, Alby wycofane z zakrystii prawda, no, przeszyć na chusteczki, dlaczego by nie? Prawda? A jednak nie ośmielamy się tego robić, bo one służyły czynnościom świętym. No ale... To ja muszę dopytać w takim razie od razu, to co zrobić z takimi przedmiotami, których mamy na przykład w domu sporo po babci, po dziadku, nie mamy gdzie, co, jak tego zabrać i co zrobić z tymi wszystkimi świętymi obrazkami i, i tak dalej? Pobożnie spalić mhm. albo, albo zakopać. zakopać. Tak, albo zakopać. Bardzo często właśnie takie yy, prawda, różańce no to nawet niektórzy wkładają do trumny, prawda, zmarłemu, żeby yy, rzeczywiście, żeby to po prostu yy, no nie poniewierało się, tak mówiąc, bardzo, bardzo nieładnie, nieelegancko. No i wracając, prawda, jeżeli my tak po, postępujemy z martwą materią, którą wykorzystywaliśmy do celów sakralnych, no to cóż dopiero z żywą świątynią Ducha Świętego? Prawda? Po prostu nie wolno. I tego, tego wyczucia też nam potrzeba, nie? Żeby, żeby je zachować. Oczywiście, ojcze, oj, ostatnie pytanie. Yy, mamy 3 pół minuty jeżeli się zmieścimy w tej odpowiedzi ono jeszcze chyba nawiązuje e, do e, tych spraw ekologicznych pani Dorota Banach pyta nasz proboszcz święcił zwierzęta w kościele nam szybyły były koty psy i tym podobne ja z tego powodu czuję ogromny smutek no, bo to świątynia Boża a nie chlew ale ludzie byli zadowoleni czy to ze mną czy z nimi jest coś nie tak to prawdopodobnie chodzi o praktykę z okazji y, wspomnienia św. Franciszka, która w gdzie, gdzie rzeczywiście jest y, praktykowana. Szkoda, szkoda, że tylko trzy minuty. Przepraszam. No, proszę Przepraszam, że być może y, za ostro, ale najbardziej coś nie tak to chyba z tym księdzem. To chyba z tym księdzem. Ja nie znam osobiście tego księdza, prawda? Nie, nie słyszałem osobiście o takim przypadku. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek tu się urażony, ale absolutnie nie, nie, nie powinno się wprowadzać zwierząt do domu Bożego. Proszę zdać sobie sprawę, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa był taki rygor, prawda, że nawet niewierzący nie mógł przyjść na, do, do, do kościoła, już na mszę świętą całkiem, prawda? z mszy świętej w połowie pomszy katechumenów, prawda? na mszy katechumenów, czyli to, co my dzisiaj nazywamy liturgią słowa, mogli uczestniczyć ci, którzy już uwierzyli, dali posłuch Ewangelii, ale jeszcze nie byli ochrzczeni. Ale jeżeli nie był ochrzczony, to przed ofiarowaniem musiał wyjść z kościoła. Nie mógł uczestniczyć w misteriach, e, czyli e, według standardów katolickich, prawda, e, człowiek, który nie jest wszczepiony w Chrystusa, nie ma prawa Uczestniczyć w misterium Chrystusa, to jest oczywiste, bo Msza święta jest aktem Chrystusa. Człowiek tak, no ale co ze zwierzętami? A zwierzę. No tym Czyli bardziej. One lepiej pełnią. Niektórzy twierdzą, że zwierzęta lepiej pełnią wolę Bożą niż człowiek, bo człowiek jest grzeszny, i więc łamie wolę Bożą, a nie wiem, pies ma za zadanie od Pana Boga być psem i szczekać. Tak, i... Z tą taką nieskalanością natury, no to też nie jest taka prosta sprawa. Być może do tego wrócimy w, na, w jednym z następnych Bardzo programów, bo, bo to nie jest takie oczywiste. My dzisiaj. Realizujemy naturę. Natomiast pies, nawet jeżeli spełnia swoją rolę, no to spełnia ją i ta rola jest tylko i wyłącznie przyrodzona. Natomiast w kościele, na liturgii, dzieją się rzeczy nadprzyrodzone. Uczestniczymy w czymś nadprzyrodzonym, do czego nie jest zdolny. Ani nie chrześcijanin, ani tym bardziej zwierzę, ponieważ zwierzę, prawda, nie chrześcijanin, przynajmniej ma y, duszę, prawda, ludzką, rozumną, to znaczy ma rozum, ma władzę rozumu i, i woli, i kiedy zostanie obdarzony łaską, to dzięki rozumowi i woli może współpracować z łaską, a, a zwierzę po prostu nawet do tego nie jest zdolne. Więc to jest, jakiś, to jest jakiś skandal i absurd, jeżeli my zwierzęta przyprowadzamy na świętą liturgię. To znaczy, że absolutnie nie rozumiemy, czym jest święta liturgia. Ja bym jeszcze zrozumiał, prawda, że gdzieś wokół kościoła, prawda, jakieś tam zwierzątka na świętego Franciszka e, przyprowadzamy i jest jakieś nabożeństwo, akt pobłogosławienia, poświęcenia. Jak z samochodu się Możemy, możemy, no? jak najbardziej, ale nie w akcie kultu, prawda? Nie w akcie kultu. No. A już tak mówiąc na, na, na wpół, prawda, serio, tak bardziej żartobliwie, to tradycje religijne, różne tradycje. Zawiązkiem chrześcijaństwa, bo chrześcijaństwo przekroczyło właśnie to, ale te, te wcześniejsze tradycje religijne znały tylko jeden powód przy, przynoszenia zwierzęta na kult, prawda? No to chyba, chyba no, tak. właściciele pupili nie chcieliby Dzisiaj tego. Nie chcieli, rzeczywiście. E, ojcze, jest 21.30, czyli dokładnie ta godzina, o której mieliśmy skończyć. Bardzo serdecznie dziękuję Ojcu za udział w naszym programie, dziękuję Państwu, ale jeszcze jedno, to już już nawet nie jest pytanie, ale prośba. Przeczytam od pana Olafa. To jest prośba, którą przekazuję zarówno na ręce ojca, jak i na państwa wszystkich słuchaczy i widzów ręce. Szczęść Boże, pisze pan Olaf. Jestem w liceum w pierwszej klasie i myślę na poważnie o kapłaństwie. Proszę o modlitwę. Myślę, że w dzisiejszych czasach jeżeli zdarza się młody człowiek, który na poważnie myśli o kapłaństwie i jeszcze prosi państwa wszystkich i ojca o to, żeby w tej intencji się modlić, myślę, że lepszej pęty na spotkanie z kapłanem na żywo być nie może. Ojcze, raz jeszcze serdecznie bóg zapłać za dzisiaj mam wielką nadzieję, że zobaczymy się w listopadzie państwa najserdeczniej na tę okoliczność już w tej chwili zapraszam. Dziękując za wszystkie pytania. Bardzo przepraszam, że nie wszystkich się udało nam dzisiaj e, udzielić odpowiedzi, ale z pewnością będzie na to jeszcze okazja. Szczęść Boże. Szczęść Boże.